Serdecznie. Ja się nazywam Maciej Drzewicki, jestem dziennikarzem Gdańskiego Oddziału Gazety Wyborczej. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy panel komentatorów. Zanim zaczniemy, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy sami. Dziękuję za tak liczne przybycie, ale naszą debatę można śledzić na gdańsk.pl na żywo. Również na gdańsk.pl będzie można później sobie tę debatę albo najciekawsze fragmenty odtworzyć. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nasza debata jest już drugą z kolei. W ogóle cały tydzień demokracji sponsoruje cyfra 2, dlatego że jest drugi tydzień demokracji. Druga debata komentatorów, także po raz drugi jesteśmy w gościnnych progach ECS-u. Zwykle był z nami prezydent Paweł Adamowicz, który jest pomysłodawcą Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Dziś praktykował w zasadzie demokrację w Warszawie. Nie zdążył dojechać. Bardzo Państwa przepraszam, ale jest z nami duchem. A w jego imieniu poproszę na scenę pana prezydenta Piotra Grzelaka. Szanowni Państwo, tak jak pan redaktor powiedział, pan prezydent dzisiaj doświadczał nowych standardów demokracji, ale jest z nami, rozmawiałem z nim, kazał mi Państwa bardzo serdecznie pozdrowić. To dla nas wszystkich jest również nowa lekcja, z której wszyscy, myślę, korzystamy. Witamy Państwa podczas drugiego dnia w ramach Tygodnia Demokracji w Gdańsku. W Gdańsku jak zwykle jest u Hitchcocka. Najpierw, czyli wczoraj, było trzęsienie ziemi. Myślę, że niezwykle ciekawa debata, a dzisiaj napięcie rośnie. Wczoraj rozpoczęliśmy tydzień demokracji od zasadniczego pytania, dokąd zmierzamy. Z profesorami Marodą, Leną Kolarską-Bobińską, Wojciechem Eichelbergerem czy Jerzym Bralczykiem zadawaliśmy i próbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawialiśmy się nad procesem społecznym, który w ramach demokracji prowadzi do wyboru populizmu. Zastanawialiśmy się nad postawami ludzi, czy indywidualnymi postawami w procesie populizmu i też nad nomenklaturą. Myślę, że wszystkim z Państwa, którzy wczoraj byli z nami, zapadła w pamięć bardzo ciekawa dyskusja wywołana przez profesora Bralczyka nad enigmatycznym pojęciem suwerena, wykorzystywanym też właśnie w procesach populistycznych. Dzisiejsze pytanie, które mamy tutaj na tablicy, czy demokracja jest potrzebna, aby wieść dobre życie, może wydawać nam się trochę trywialne dla nas. Jestem przedstawicielem pokolenia osób, które zostały wychowane już w wolnej Polsce. To pytanie może wydawać się pozbawione sensu. My całe życie żyliśmy w demokracji i nie znamy innego systemu. Trochę wczoraj dziękowałem temu panu prezesowi przez duże P za to, że uczy nasze pokolenie, na czym polegają te kolejne elementy demokracji, które stopniowo wyjmuje z tego naszego systemu demokratycznego i za to, że możemy doświadczyć, jak one są ważne w naszym prywatnym, indywidualnym życiu. Pytanie, myślę, że wszyscy sobie zadajemy dzisiaj, o koszt tej lekcji, o koszt lekcji, czym jest dla nas demokracja. I teraz wracając do tego pytania, czy gdyby zadać pytanie, czy demokracja jest potrzebna, aby wieść łatwe życie? No myślę, że odpowiedź na to pytanie mogłaby być inna. Na pewno łatwiej byłoby nam nie brać odpowiedzialności za nasze otoczenie, na pewno łatwiej byłoby nie brać udziału w codziennych decyzjach. I nie chodzi tutaj jedynie o decyzję raz na 4 lata przy urnie wyborczej, ale wiemy, że demokracja, żeby była żywa, ona musi cały czas się rozwijać. W Gdańsku od zeszłego roku wprowadziliśmy nową formę demokracji, czyli panel obywatelski. Zapraszamy mieszkańców do współdecydowania na temat konkretnych problemów, które stają przed decydentami, ale właśnie przed decydentami, którzy są wybrani spośród mieszkańców, przed próbką socjologiczną, którą zapraszamy w Gdańsku do współdecydowania. I na pewno w przyszłości nowe formy demokracji będą się w Gdańsku pojawiały. Więc demokracja wymaga od nas bardzo wiele. Wymaga, myślę, również bardzo wiele dzisiaj postawione pytanie, ale tak znamienici prelegenci na pewno sobie z tym pytaniem poradzą. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Proszę Państwa, podczas ubiegłorocznej debaty komentatorów jednym z gości był pan Grzegorz Miesługow. Wspominam o tym po części dlatego, że siły wyższe tak chciały, że już nigdy nie będzie uczestniczył w naszych debatach, ale także dlatego, że chyba najbardziej z tej debaty zapamiętałem to, co wtedy nam powiedział. Odpowiadał na pytanie z sali, w zasadzie zarzut, który został sformułowany w formie pytania. Pani mówiła, wie pan, mam pretensje do TVN-u, że to, co się stało w Polsce, stało się też przez was, ponieważ tak pokazywaliście Polskę, tak przygotowaliście programy, że zawsze wychodziło z nich, że w Polsce dzieje się tak źle, że faktycznie wszystko, co się dzieje, co robimy, jest nie tak, jak powinno być. I pan Grzegorz Miesługow odpowiedział takim smutkiem w głosie, wie pani, nie chciałbym żyć w takim kraju i pani tego również nie życzę, w którym pierwszą wiadomością w programie informacyjnym będzie ta o to, że tramwaj numer 7 dzisiaj dojechał punktualnie na przystanek przy dworcu głównym, bo to będzie znaczyło, że on nigdy tego nie robi. To znaczy, że to wyjątkowa sytuacja, że on raz mu się udało przyjechać punktualnie. Mam wrażenie, że 12 miesięcy po tych słowach coraz bliżej jesteśmy takiego punktu, gdzie będziemy oglądali wiadomości, programy informacyjne z takim marzeniem, że faktycznie zobaczymy też takie informacje, które nie będą budziły w nas złości, przerażenia, niepokoju. Serdecznie Państwu tego życzę, proszę Państwa. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani Renata Kim z Newsweeka. Zapraszam serdecznie na scenę. Bardzo proszę. Pani Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. A propos cyfry, dwa po raz drugi w panelu komentatorów. I pan Jacek Połasiński, TVN Biznes i Świat. Zapraszam serdecznie, panie Jacku. Proszę państwa, winienem jestem państwu jeszcze wyjaśnienie i przeprosiny. Miał być z nami również Bartosz Węglarczyk. Był już dzisiaj rano w Trójmieście, w Gdańsku. Byliśmy w szkole w liceum numer 14 na spotkaniu z młodzieżą. Bardzo przeprasza, nagłe sprawy zawodowe. Musiał wracać do Warszawy, także spotkał się tylko z młodzieżą, z państwem nie. Pozdrawia serdecznie i przepraszam. Mam nadzieję, że przy następnym panelu komentatorów będzie już obecny. Proszę państwa, niechybnie nasza dyskusja pewnie będzie zmierzała w stronę tego, co się dzieje w naszym kraju, jak kondycja demokracji w naszym kraju wygląda, ale chciałbym zacząć bardziej ogólnie i globalnie. Zacząć od Jacka, jeżeli pan pozwoli, korzystając z tego, że jest pan z nami. Przewodnie pytanie naszej debaty, czy demokracja jest potrzebna, by wieść dobre życie. Dobre życie to oznacza również kwestie finansowe, kwestie ekonomiczne, dobra ekonomia. My przez lata byliśmy przekonani, że demokracja jest tym systemem, który gwarantuje nam powodzenie ekonomiczne, gwarantuje nam rozwój kraju. Mam wrażenie, że kiedy w latach 80. marzyliśmy o demokracji, myśleliśmy o demokracji, myśleliśmy również o niej w tym kontekście. Kraje demokratyczne to kraje bogate. Chcielibyśmy być tak bogate jak one, więc też chcemy być demokratyczni. Tymczasem dzisiaj okazuje się, mam wrażenie, że demokracja nie jest jedynym systemem, które może zapewnić ludziom powodzenie finansowe, powodzenie ekonomiczne. Myślę o Chinach. Chiny, 4 czerwca 1989 roku, to jest bardzo znacząca data i dla nas, i dla Chińczyków. Myślę o placu Tiananmen, prawda? Okazuje się, że droga chińska liberalizacji gospodarki, bez liberalizacji życia publicznego, na razie się sprawdza. Jeśli popatrzymy na Chiny lat 60. i Chiny dzisiaj, to jest zupełnie inne państwo. Ludzie są dużo bogatsi, mam wrażenie, że dużo szczęśliwszy, chociaż nie znam takich wyników badań, ale no, wszystkie badania makroekonomiczne pokazują, że Chiny stały się ważnym graczem. To już nie jest tylko wielki producent, to jest również ogromny rynek. I chińska klasa średnia rozwija się w ogromnym tempie. Czy to jest tak, że demokracja gwarantuje i tylko ona gwarantuje rozwój ekonomiczny krajów, czy może okazało się, że nie tylko demokracja gwarantuje nam sukces finansowy? Przykro mi jako zagorzałemu demokracie powiedzieć, że nie. Że najlepiej żyje się w krajach, które nie mają demokracji, zupełnie przypadkiem.
Na liście krajów o największym dochodzie per capita znajduje się na pierwszym miejscu Katar, potem znajduje się, który demokracją nie jest, jak Państwo wiedzą, Emiraty Arabskie, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Gwinea Równikowa, uwaga, ma jeden z najwyższych współczynników dochodów, bo jest mało mieszkańców, a leży na ropie naftowej i cudownych złożach innych poszukiwanych minerałów. I Singapur, proszę Państwa, który demokracją nigdy nie był i do tego miana nawet nie aspiruje, nawet nie udaje, że zamierza demokracją być, chociaż tam oczywiście następują swojego rodzaju przemiany. A więc nie. Dostatniego życia nie gwarantuje demokracja. Ale gdy popatrzeć już na... No, jeszcze do Chin wróćmy, proszę Państwa. Jeżeli będziemy analizowali w kontekście historycznym, a także w kontekście bieżącym, to możemy sobie zadać pytanie bardzo istotne z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i każdego innego, indywidualnego również. Jakie warunki muszą wystąpić na świecie czy w danej społeczności, by ta społeczność była zamożna? Innymi słowy, w historii naszych cywilizacji wszystkich możliwych globalnych pojawiały się okresowo takie lata, w których nagromadzone było ogromne bogactwo, kiedy ludziom żyło się znakomicie, kiedy im niczego nie brakowało. I to były okresy fenomenalne. Pozostawiły nam na przykład wspaniałe dzieła sztuki, dzieła architektury, dzieła literatury, dzieła muzyki. Od zarania dziejów tak właśnie się działo. Co łączy wszystkie te okresy i wszystkie te sytuacje partykularne, co stoi za bogactwem? Odpowiedź znajdziemy we współczesnych Chinach lepiej niż gdziekolwiek indziej. Za każdym bogactwem kryje się wyzysk, czy kryje się czyjaś niewolnicza praca. Istotnie Chiny w ciągu ostatnich 20-25 lat dokonały skoku niewiarygodnego, epokowego. To się po prostu nie da porównać. Kraj, który miał 1 200 000 ludzi żyjących dzięki jednej misce ryżu, mających jedno jedyne ubranie przypominające mundur wojskowy, dzisiaj ma od 600 do 700 milionów mieszkańców, których poziom życia jest porównywalny jak najbardziej z poziomem życia Unii Europejskiej. Ale drugie 700 milionów zarabia 2 dolary dziennie. I gdyby tego nie było, to tamto 700 milionów nie byłoby na tak wysokim poziomie rozwoju. Innymi słowy, jeżeli w Singapurze dzieje się bardzo dobrze, to dzięki geniuszowi, oczywiście Lee Kuan Yew, który założył ten Singapur i który wbrew zasadom demokracji doprowadził ten kraj do rozkwitu, notabene powtarzał zawsze, ja miałbym patrzeć na sondaże opinii publicznej? Cóż ze mnie byłby za lider, gdybym ja się kierował tym, co ludzie chcą, a nie tym, co jest właściwe. Zaprzeczenie demokracji, prawda? A każdy by się z Państwa chętnie prawdopodobnie jutro do Singapuru przeniósł, ponieważ tam panuje porządek, tam panuje dobrobyt, tam nikomu niczego nie brakuje, a trawka jest przestrzeżona równiutko, że daj Panie Boże każdemu. Innymi słowy nie. Nie, nie demokracja. Najprawdopodobniej, tak sobie myślę, optymalnym z tego punktu widzenia, o tego właśnie ustrojem jest per saldo, wiedzą Państwo co? Monarchia oświecona. Tak czy owak, właśnie do tego wracamy, że we wszystkich takich okresach historycznie rzecz biorąc i dzisiaj rzecz biorąc, gdzie mamy do czynienia z eksplozją bogactwa jakiegoś kraju, jakiejś społeczności, mamy do czynienia również z szerokim wyzyskiem. Emiraty Arabskie wyzyskują Hindusów, podobnie jak i Singapur. Katar wyzyskuje... Demokrację, prawda? Hindusów, czyli największą demokrację świata. Otóż to, w której się je naprawdę bidnie, naprawdę, poza Bombajem, paroma jeszcze innymi miastami, no to... Poziom życia na wsiach indyjskich, w całym subkontynencie tak bardzo zróżnicowanym, że trudno to traktować jako jeden podmiot prawa międzynarodowego, abstrahując od tego. Rzeczywiście, w Katarze Pakistańczycy, Bengalowie, w innych krajach ktoś zawsze jest wykorzystany, nawet w Stanach Zjednoczonych, bardzo bogatych. Jest tak, że kiedy wyjeżdżacie poza centra miast, poza peryferię miast,
poza peryferię peryferii, to zaczynają się te barakopolisy złożone z przyczep tak charakterystycznych dla Middle Westu, tak charakterystycznego dla tych mniej uczęszczanych szlaków, po których rzadko się poruszamy, a jak się poruszamy, jesteśmy poruszeni, ponieważ takiej bidy w Europie nie ma. To też jest jakiś przyczynek do tej naszej dyskusji. Co powiedziawszy, zadeklaruję niniejszym uroczyście, że chętnie zrezygnuję z tej części mojego dobrobytu, byleby tylko żyć w demokracji. O tym całe życie marzyłem i kiedy wreszcie to osiągnąłem, teraz mi się to zabiera znowu i to mnie straszliwie niepokoi. Chętnie zrezygnuję z części mojego dobrobytu po to tylko, by była demokracja. Ale uwaga! Demokracja to jest wynalazek starogrecki. Pamiętają Państwo. Nie mylmy dwóch rodzajów demokracji. Jeden rodzaj demokracji jest jednym z najbardziej szkodliwych ustrojów, jakie ludzkość wymyśliła i to jest demokracja bezpośrednia. Zbieramy się wszyscy na agorze i podnosimy ręce i głosujemy. No i tak jak mawiał Platon, nie widzę powodu, żeby głupia większość miała rządzić mądrą mniejszością. Prawda? To do dzisiaj obowiązuje. Demokracja bezpośrednia jest ustrojem niszczycielskim, ustrojem chaotycznym, ustrojem, który prowadzi prosto do katastrofy. No ale ludzkość sobie w międzyczasie udoskonaliła ten model demokracji greckiej. Nazwała go demokracją przedstawicielską. To jest fatalny ustrój. Obarczony tak niesamowitą liczbą wad, że trudno je nawet zmieścić w dużym wolumenie, a jednak moim zdaniem nie wynaleziono jeszcze żadnego lepszego ustroju, w związku z tym tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za pierwszą odpowiedź. Panie Jacku, też dziękuję bardzo za użycie słowa agora. Product placement zawsze mile widziany. Tak. I nie ja to powiedziałem. Z akcentem na A. Agora. Cieszę się też, dziękuję za puentę, bo w tej pierwszej części powiedzieć trochę się bałem, dokąd zmierzamy, skoro ta demokracja jest taka straszna, że o czym my Państwu teraz opowiadamy, jak skończymy tę debatę. Okej. Jak rozumiem, ustaliliśmy, że niestety demokracja nie jest jedynym systemem, w którym ludzie się mogą bogacić. Wręcz przeciwnie, są inne systemy, w których przynajmniej część społeczeństwa może bogacić się bardziej niż w demokracji. A jak to jest z poczuciem wolności? Wracam się do Dominiki Wielowiejskiej, bo innym takim elementem, czymś, co stoi za określeniem dobre życie, jest też nasze poczucie wolności. Chcieliśmy demokracji, marzyliśmy o demokracji po to, żeby być ludźmi wolnymi. Tymczasem mam wrażenie dzisiaj, okazuje się, że te nasze pokłady wolności zupełnie nam realizujemy je na Facebookach, w mediach społecznościowych, w tym, że możemy sobie po prostu gdzieś wyjechać albo spotkać się z znajomymi na kolacji czy na obiedzie w restauracji. Wcale demokracja przedstawicielska, być może część społeczeństwa nie jest potrzebna zupełnie do tego, by czuć się wewnętrznie wolnym. Są całe kraje, przepraszam, skończę jeszcze, bo chciałem o tym powiedzieć, jak Rosja. Ja mam wrażenie, że tam na przykład Rosjanie chętnie oddają dużą część swojej wolności po to, by czuć, że ktoś nad nimi czuwa i czuć się bezpieczniej i bogacić się, bo społeczeństwo rosyjskie w ostatnich latach niewątpliwie per saldo się wzbogaciło. To tutaj jakby punktem wspólnym tych dwóch pytań, które zadałeś też Jackowi Pałosińskiemu, czy właściwie ludzie chcą demokracji, czy im na niej specjalnie zależy, czy wolność jest istotna, czy może sytuacja finansowa jest ważniejsza. Chociaż z drugiej strony, tak jak Jacek powiedział, i nie można o tym zapominać, i na tym właśnie polega istota Europy, że jednak nawet zamożność tych państw jednak jest kosztem tych ludzi, którzy stoją najniżej, są najniżej tej drabinie społecznej i to oni to wszystko dźwigają na swoich barkach, nie mając głosu. W dłuższej perspektywie kończyło się to co jakiś czas jakąś rewolucją. Nie wiem, czy akurat w Chinach tak będzie, być może nie, być może to jest kwestia zupełnie innych warunków, sposobu myślenia, mentalności jednego czy innego narodu. Natomiast to, o czym myślę i to, z czym musimy się dzisiaj zmierzyć, jest ważnym pytaniem także dlatego, że w Polsce przeważnie głosuje tylko 50% obywateli w porywach do 60%, co oznacza, że tak naprawdę udział w samym procesie demokratycznym nie jest dla Polaków aż tak ważny jak dla innych, dla obywateli innych państw. I to jest w pewnym sensie niepokojące. To oczywiście oznacza być może, że
po prostu ludzie uważają to za nieistotne i są zajęci swoimi sprawami, czyli w tym sensie trochę lekceważą tę wartość, jaką jest wolność. Moim zdaniem w dużej mierze wynika to ze swego rodzaju lenistwa intelektualnego albo też poczucia, że właściwie nie ma aż tak dużego zagrożenia, żeby należało się w cokolwiek angażować. Jeżeli niektórzy myślą w ten sposób, że może lepiej, że te 50-40% w ogóle nie głosuje, bo być może to są idioci i by źle wybierali, tak bardzo trywializując rzecz i tak ujmując brutalnie. Jest to oczywiście w moim odczuciu nieprawda, dlatego że zapewniam Państwa, że lenistwem w sensie aktywności obywatelskiej odznaczają się nie tylko ludzie na przykład gorzej wykształceni. Tak samo leniwi intelektualnie czy obywatelsko mogą być osoby bardzo dobrze wykształcone i świadome bardzo wielu rzeczy, więc dla mnie to nie jest przekonywujące. Nie przekonuje mnie też, chociaż oczywiście ma jakiś wpływ, jakość klasy politycznej, ale to mnie też nie przekonuje, dlatego że klasa polityczna jest taka jak społeczeństwo. Jeśli chodzi o procent idiotów, głupców, mądrych, empatycznych, to właściwie jest rozkład jest taki sam jak w społeczeństwie, więc ja raczej tego nie przyjmuję. Zastanawiam się, czy ta wolność jest dla nas rzeczywiście aż tak istotna, skoro jednak obywatelsko nie jesteśmy tak aktywni, choć zapewne, jak wiecie, było mnóstwo bardzo ciekawych prac socjologiczno-historycznych, nazwijmy, z czego to wynika. Wielu naukowców mówi o pańszczyźnie, która zbyt długo na części terenu Rzeczypospolitej trwała i ona po prostu raczej zrobiła z nas naród niewolników, czy też wojny, czy też w ogóle brak jakichkolwiek skłonności do pracy zespołowej, że jesteśmy zbytnio indywidualni. Nawet dzisiaj w szkołach jest strasznie trudno wprowadzić w edukacji ten element pracy zespołowej, dlatego że nauczyciele tego nie lubią często, bo to im utrudnia ocenę, bo oni wolą ucznia ocenić, ty wykonałeś to, to ja stawiam ci tam czwórkę, piątkę, szóstkę, podczas gdy praca zespołowa właściwie jest kluczem do budowania wspólnoty. I niestety efekt tej naszej, być może tego wielkiego bagażu historycznego i braku obywatelskości też w pewnym sensie zaowocował tym, co dzisiaj mamy, to znaczy w moim odczuciu, bo ja uważam, że tak jest, próbami ograniczenia demokracji, którego źródłem jest w pewnym sensie ten sposób myślenia, jaki w jednym ze swoich wykładów przedstawił Viktor Orban, a Jarosław Kaczyński na nim się wzorował. Otóż Viktor Orban wygłosił taki wykład dotyczący tego, że demokracja liberalna, bo on oczywiście mówi, że demokracja tak, tylko on odrzuca demokrację liberalną. On nieliberalną tworzy. Przeżyła, słucham? On nieliberalną tworzy, tak nazwał swoją demokrację. Tak, tak. Ponieważ uważa, że świat jest pełen takich zagrożeń i wymaga tak silnego przywództwa, że nie ma co się patyczkować z jakimiś drobiazgami, tylko musi być ten silny ktoś i ta silna grupa ludzi, tak, która podejmuje decyzje. Ale Węgry z tego punktu widzenia są bardzo ciekawym poletkiem doświadczalnym z naszego punktu widzenia, bo jeżeli Państwo przyjrzą się temu, co się dzieje na poziomie właśnie biznesu, kiedy tworzy się klasa oligarchów absolutnie związana z władzą i jakby między władzą a oligarchią istnieje swego rodzaju symbioza. Jak popatrzą Państwo, co się dzieje z mediami, że media w zasadzie są w dużej mierze przejmowane przez ludzi władzy i to właściwie blokuje jakąkolwiek debatę publiczną, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, ponieważ nadmiar władzy demoralizuje i prowadzi do patologii. I w przypadku Węgier moim zdaniem to jest bardzo widoczne. I w moim odczuciu my też jesteśmy na tej drodze, to znaczy poczucie bezkarności władzy i braku takiego wrażenia, że zawsze ktoś może nas ostro skrytykować i ludzie na to zareagują, właśnie powoduje swego rodzaju taką bezkarność najzwyczajniej w świecie. Dlatego
Dlatego tym, na poziomie praktycznym węgierski przykład pokazuje, że tam za chwileczkę ludziom będzie się źle żyło. To znaczy oni są troszeczkę jak żaba, która jest włożona co prawda do zimnej wody, ale powoli jest gotowana. Ja jakoś głęboko wierzę, już ostatni tylko akcent, ja jakoś głęboko wierzę, że my nie będziemy do końca przykładem węgierskim i proszę mi wybaczyć taki tutaj troszeczkę egocentryzm zawodowy, ale podam taki przykład między innymi, że na Węgrzech jak Orban dziennikarzom kazał siedzieć w jednej klatce w parlamencie i nie wychodzić stamtąd, żeby panom politykom nie przeszkadzać, to właściwie ci dziennikarze trochę poszli jak owce prowadzone na rzeź. Myśmy się nie dali, Jarosław Kaczyński chciał zrobić to samo i myśmy to jednak powstrzymali, chociaż muszę powiedzieć, że to nie było proste i był taki moment, że ludzie nie do końca sobie zdawali sprawę, że już żaba doszła tak, wiesz, do 70 stopni Celsjusza, że już zaczyna być naprawdę gorąco. Bo to niektórzy mówią, nie, to nie jest jeszcze 70 stopni, to jest dopiero 20, nie, no przesadzę, może 30. A potem jednak się towarzystwo ruszyło i uznało, że już jesteśmy w okolicach 80 stopni, tak, i że zaraz się ugotujemy. Więc ciągle wierzę, że to poczucie, że to nie jest tylko tak, że to 500+ jest ważne, choć ja akurat jestem zwolenniczką tego programu, że to nie tylko to nam wystarcza, ale też to, jak funkcjonujemy w tym społeczeństwie. Bardzo dziękuję. Do Węgier na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest faktycznie ciekawy przykład. Chciałem zapytać panią Renatę Kim, skoro ustaliliśmy, że demokracja nie zapewnia nam dobrobytu, a wręcz przeciwnie czasami, skoro ustaliliśmy też, że... Przesadziłem, przepraszam, ale nie zapewnia dobrobytu, skoro nasze poczucie wolności dzisiaj możemy realizować poza sceną polityczną, nie chodząc na wybory, po prostu uczestnicząc, nie wiem, w dyskusjach na Facebooku, to czym tak naprawdę dziś demokracja może nas kusić? Ostatnie pytanie ogólne, ale nasze pokolenie wychowało się w takiej miłości do demokracji, w marzeniu o demokracji, która miała nam dać dobrobyt, miała nam dać wolność. Dziś realizujemy je na innych polach, to czym ta demokracja może nas dzisiaj kusić? Nie tylko nas, ale w ogóle globalnie. Dobrze, ja zacznę od przywitania moich przyjaciół z Komitetu Obrony Demokracji, którzy wypełnili cały trzeci rząd, ale nie dlatego tylko, że ich kocham i zawsze się chcę z nimi spotykać, ale dlatego, że oni codzienną pracą tutaj po drugiej stronie ulicy pokazują, że ta demokracja jest bardzo ważna. I też jak myślę o tym, co robią oni i inni ludzie w regionach, to sobie myślę, że dzięki nim my będziemy jeszcze mieć tę demokrację. I pytanie, po co nam jest ta demokracja i wolność, ja myślę, że bez nich po prostu nic nie ma sensu. My już mamy dobrobyt, prawda? My dotarliśmy do takiego punktu, że żyje nam się wygodnie. I w tym momencie myśl o tym, że ktoś może nam odebrać wolność, że ktoś może nam odebrać demokrację, jest po prostu absolutnie nieznośna. Ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy prezydent Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego. Ja płakałam. Bo to był dla mnie taki pierwszy znak, że coś się bardzo złego dzieje, że w naszym kraju zachwiane zostały podstawy demokracji, podstawy praworządności, rozdział polityki od sądów. Pamiętam potem, jak my wszyscy przeżywaliśmy to, co się działo wokół Trybunału Konstytucyjnego i mieliśmy głębokie poczucie, że to są fundamenty naszego życia, że jeśli to zostanie zniszczone, to zaraz potem zabrana nam zostanie nasza wolność, bo to nie jest tak, że jak nie mamy instytucji stojącej na straży praworządności, to nasza wolność jest niezagrożona. I to bardzo wyraźnie widać, kiedy się obserwuje ruchy obywatelskie działające w bardzo różnych dziedzinach, bo to są i Obywatele RP, i Komitet Obrony Demokracji, ale także przecież Ogólnopolski Strajk Kobiet, czy Dziewczyny z Czarnego Protestu, Dziewuchy Dziewuchom. Wszyscy walczą o wolność, prawda? I doskonale wiedzą, że to jest... Wspólna sprawa, nie będziemy mieć praworządności, zaraz potem zaczną nam kolejne wolności zabierać, prawda? Nie będzie żadnej instytucji stojącej na straży właśnie demokracji. Więc
Na pytanie, dlaczego nie warto się zadowalać dobrobytem, no po prostu nie warto. Bez wolności ten dobrobyt nie ma sensu. My oczywiście możemy sobie siedzieć i konsumować owoce tego, co zarobiliśmy, zwłaszcza ci, którzy mają tak jak większość tutaj około 50, prawda, już się czegoś dorobiliśmy, ale my doskonale wiemy, że jeśli zabiorą nam wolność, to wszystko po pierwsze nie ma sensu, a poza tym możemy dobrobyt też stracić, prawda? Więc tak, jak na to pytanie, czy demokracja jest potrzebna, by wieść dobre życie, ja sobie nie wyobrażam. Mnie jest po prostu ciężko na myśl, że nasze państwo nie będzie demokracją, że mogłoby być niedemokracją, że moglibyśmy tracić nasze prawa obywatelskie, że nasze prawa byłyby ograniczone. One są przecież ograniczane. Przez ostatnie 2 lata na różnych polach obserwujemy ograniczanie naszych praw obywatelskich i to jest to wszystko, co bardzo boli i bardzo przeraża. Bez niego, bez tych wszystkich praw nie ma dobrego życia. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze o bardzo ważne rzeczy nie powiedziałem, to sobie rozmawiamy, ale bardzo liczymy również na Państwa pytania. Jesteśmy otwarci, jeżeli będą Państwo chcieli, proszę podnieść ręce. Czekamy również na głosy z sali. Bardzo dziękuję. Chciałem do Węgier wrócić, bo zanim dojdziemy do Polski, faktycznie to jest dobry przykład. Można zastanawiać się, co sprawia, że mimo tego wszystkiego, o czym mówiłaś, Dominiko, Viktor Orban ma ogromne oparcie na Węgrzech, bo to jest fakt. Znaczy, sondaże dają mu cały czas ewentualne zwycięstwo w kolejnych wyborach. W poprzednich wyborach wygrał tak, że ma większość konstytucyjną. Cały czas to, co robi dużej części jego wyborców, się podoba i mam wrażenie, że naszą demokrację, nie tylko polską, ale europejską demokrację trawią populizmy i nacjonalizmy. To jest coś, co wgryzło się w demokrację i co na co dzień jej przeszkadza. W przypadku Węgier to jest kwestia grania kartą uchodźców, prawda? Akurat my też się boimy uchodźców, my Polacy boimy się uchodźców, chociaż ich nie widzimy. Węgrzy faktycznie zobaczyli, bo te szlaki, którymi uchodźcy trafiali na zachód Europy, wiodły między innymi przez Budapeszt. I mam wrażenie, że ci politycy, tacy jak Viktor Orban, grają na tym. Tak, ale sprawa imigrantów pojawiła się ostatnimi czasy, a Orban już rządzi od wielu lat. Ja widzę to troszeczkę inaczej. Ja myślę, że Węgrzy też w pewnym sensie borykają się z pewnym bagażem historycznym, no i dość dramatycznym losem. Po pierwsze, no, okresem komunizmu, tak jak my, muszą się mierzyć cały czas. A po drugie, ja jednak bardzo dużą wagę przywiązuję do czegoś, co niektórzy bardzo lekceważą, uważają, że to jest nieistotne. Ja dużą wagę przywiązuję do przywództwa tej demokracji. Otóż to jest trochę tak, że wszyscy chcielibyśmy mieć poczucie, że państwem rządzi osoba odpowiedzialna, która wie, co robi, jest uczciwa i mamy do niej zaufanie i jak do nas przemawia i używa argumentów, to do nas to trafia i czujemy, że idziemy w dobrym kierunku, w każdym razie duża część z nas. Jeżeli nie ma takiego silnego przywództwa, a po stronie opozycji moim zdaniem dzisiaj go nie ma, tak samo jak po stronie opozycji węgierskiej takiego przywództwa nie ma, to wtedy jest bardzo trudno przeskoczyć przez pewną barierę związaną z tym, co oferują nam dzisiaj ludzie, którzy uważają, że być może tę demokrację należałoby ograniczyć w imię skuteczności. I to jest jeden, moim zdaniem, to jest jedna z bardzo ważnych kwestii. Po drugie, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko Węgry i Polska borykają się z problemami jakości demokracji, bo ja dzisiaj o tym mówię. Demokracja jest takim zwierzęciem, o które trzeba bardzo dbać, dobrze karmić, strzyc i tak dalej, i leczyć w razie czego. Weźmy na przykład Włochy. Jeśli chodzi o Włochy, mój szwagier jest Włochem i powiedział mi kiedyś tak, musiałem wyjechać do Londynu, bo miałem poczucie, że nie jestem w stanie zdobyć dobrej pracy, jeżeli nie mam jakiejś znajomości. W Londynie przyszedłem do Bloomberga, nie znałem nikogo, odbyłem pracę, rozmowę kwalifikacyjną, zostałem przyjęty. Wiem, że we Włoszech dla mnie, w moim środowisku w Mediolanie to nie byłoby możliwe. Tam są tak silne takie swego rodzaju kliki czy znajomości, to w ogóle zupełnie inaczej działa.
Sama postać Berlusconiego jest swego rodzaju obciążeniem, ale to może Jacek więcej powie, ale tutaj też jest kwestia mediów, które były w ręku jednego polityka. Więc to nie jest tak, że tylko my mamy problem z jakością demokracji. Brytyjczycy w moim odczuciu dzisiaj też mają problem z demokracją. I nie mówię tylko o Brexicie. Mówię także o sytuacji mediów, dużej części mediów, która weszła w absolutną symbiozę z konserwatystami i tak naprawdę była tak silna więź między nimi, że oni byli w stanie w dużej mierze manipulować opinią publiczną za pomocą tabloidów. Moim zdaniem to było bardzo ciekawe zjawisko, ta cała komisja i śledztwo, które się toczyło w sprawie Murdocha. To są różne zjawiska, które nam umykają, a nagle one tworzą taką skalę, że stają się zagrożeniem dla samej demokracji, dlatego że uniemożliwiają naprawdę wolną i taką wielostronną debatę w różnych sprawach. To samo we Francji. Dzisiaj Jarosław Kaczyński chce wprowadzić ustawę medialną. I powołuje się na przykład francuski. Ja akurat sobie poczytałam o mediach francuskich i oczywiście jestem daleka od twierdzenia, że nie ma wolności słowa we Francji, ale jest tam element, na który sami Francuzi zwracają uwagę, że ten nacisk, żeby media były tylko w rękach francuskich biznesmenów, a Francja jest takim, ma gospodarkę niezwykle etatystyczną, to znaczy ona jest bardzo, zupełnie inny model powiedzmy niż amerykański. Tam biznes jest bardzo związany z państwem, co niektórzy bardzo lubią, bo lubią, żeby państwo ingerowało gospodarkę jak najgłębiej. To już zależy od poglądów gospodarczych. To sytuacja jest taka, że media, które są w rękach bardzo bogatych biznesmenów, w pewnym sensie zblatowanych z władzą, także jakoś tam tę debatę ogranicza, tak? Bo nie oszukujmy się, no siłą rzeczy, jeżeli jakiś biznesmen ma gazetę, no to nie chce, żeby źle pisać o jego biznesie. No i właśnie trudno mieć do niego pretensje. Zadaniem państwa, czy parlamentu, czy elity politycznej jest to, żeby do takiej sytuacji nie dopuszczać, żeby to był taki model dominujący, który też w pewnym sensie będzie blokował dopływ pewnych informacji do głównego nurtu. Także jakby istotą w tym wszystkim jest jednak społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, które zajmują się różnymi aspektami, wyławiają rozmaite patologie, nagłaśniają je, mają siłę przebicia. Oczywiście internet temu jak najbardziej sprzyja, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że mamy internet, ale z drugiej strony mamy coraz bardziej wyspecjalizowane techniki manipulowania opinią publiczną na różne sposoby, także z pomocą internetu. I to w pewnym sensie równoważy tę demokratyzację polegającą na tym, że wszyscy mamy dostęp do sieci. Jest ileś tam zagrożeń związanych z edukacją obywatelską, z edukacją do odbierania mediów, do krytycznego słuchania tego, co się dzieje, do szanowania pluralizmu na rynku mediów, słuchania różnych opinii itd., itd. dalej. Bez tego, bez edukowania nas samych i dzieci w tym kierunku, to właściwie ta jakość demokracji może być coraz gorsza. Taki mam strach. Bardzo proszę. Bo powiedziałaś o edukowaniu do odbioru mediów, a my właśnie żyjemy w takiej sytuacji, kiedy media publiczne, które ja raczej teraz nazywam mediami rządowymi, sieją zwykłą propagandę. I to jest poważne zagrożenie, prawda? Bo my oglądamy, my wiemy, co się dzieje w wiadomościach, wiemy, co się dzieje w TVP Info wyłącznie z tych prześmiewczych pasków, które się nam pojawiają na Facebooku, bo są już specjalne strony poświęcone wyłącznie śledzeniu tych manipulacji, które się dzieją w telewizji rządowej. Natomiast cała masa ludzi jest atakowana wyłącznie takimi treściami, bo mieszkają w takich miejscach Polski, gdzie TVN nie dociera, bo to jest wieloletnie przyzwyczajenie, że się zawsze oglądało telewizję publiczną i ona zawsze jednak próbowała przynajmniej dostarczać w miarę rzetelnej i obiektywnej informacji. A teraz mamy media publiczne, przecież nawet jak słuchamy Trójki, która była naszą rozgłośnią, prawda? W Trójce już nie ma wieczorem audycji muzycznych, prawda? Nie ma Nowej Fali, nie ma progresywnej muzyki, tylko są audycje historyczne, prawda? Audycje o tematyce religijnej, audycje, w których cały czas się uczy Polaków o bohaterskiej przyszłości, o żołnierzach wyklętych, a w informacjach się podaje informacje o totalnej opozycji. Więc to jest dodatkowe zagrożenie w Polsce w tej chwili bardzo poważne. My możemy się śmiać,
śmiać, bo my oglądamy TVN24, natomiast bardzo duża grupa Polaków ogląda telewizję rządową, słucha rządowego radia. Więc to jest pewien fenomen. Ja się przez lata zastanawiałem, jak to jest w Rosji, że przecież tam też były teoretycznie wolne media również, prawda? Nie, Radio Dość, Radio Swoboda, Komsomolska Gazeta, a tak naprawdę ludzie woleli oglądać media rządowe. To jest jakiś fenomen niebezpieczny dla nas. No, ale bo tam wszystko bardzo ładnie wygląda, prawda? Polska wstaje z kolan, Polska jest dumna, opozycja to warchoły, a my rośniemy w siłę, wskaźniki gospodarcze są coraz lepsze, rzeczywiście są niezłe. I takie wiadomości bardzo są przyjemne dla ucha, zwłaszcza kogoś, kto nie jest dostatecznie przygotowany do tego, żeby rozdzielać propagandę od prawdziwej informacji. No więc jeśli ja bym widziała jakieś pole do edukowania, no to jest nasza rola, nie wiem jak. Natomiast znaczy to jest potężna siła taka propaganda i jak pokazywać Polakom, że to nie jest prawda. Do roli mediów zaraz przejdziemy. Pani Jacko, chciałem zapytać, Dominika Wielewiejska wymieniła kilka krajów, gdzie demokracja przeżywa kryzys, ma kłopoty. Ja bym dodał świątynię demokracji, Stany Zjednoczone, gdzie tam faktycznie stało się coś złego. Nie chodzi mi o to, kto został prezydentem, ale dlaczego został tym prezydentem, jak to się stało, że człowiek spoza establishmentu mógł przekonać większość Amerykanów do siebie. Czy to jest tak, że demokracja globalnie dzisiaj, co to jest, czy ona, czy trafi ją jakaś choroba, czy jest jakiś wspólny mianownik tych problemów, które różne demokracje w różnych częściach świata mają? Czy to jest jej kryzys, czy schyłek? To jest kryzys. Mam nadzieję, że nie schyłek, ale bez wątpienia jest to kryzys globalny. Tak, no my jesteśmy częścią jakiegoś systemu, który się wali. Wali się w Wielkiej Brytanii, Brexit i nie Brexit, to o czym wspomina Dominika. Gdyby nie mąż opatrznościowy we Francji, to kto wie, czy prezydentem nie byłaby dziś Marine Le Pen. Gdyby nie przesunięcia z ostatniej chwili, to Geert Wilders by rządził Holandią. Podemos jest o krok od władzy w Hiszpanii. Syriza już rządzi w Grecji. A w Stanach Zjednoczonych mamy Donalda Trumpa. Ja mam w związku z tym teorię całkiem poważną. To znaczy, ta teoria brzmi. Przylecieli Marsjanie, rozpuścili w powietrzu jakieś świństwo i wszyscy dostaliśmy małpiego rozumu. Innego wytłumaczenia nie widzę, jak państwo znają jakieś inne, to bardzo proszę się z nimi zapoznać. Zaraz poprosimy. Ale chciałem zwrócić państwa uwagę na to, co się w naszej dyskusji przewija co sekunda. To znaczy utożsamianie demokracji z wolnością. To jest, proszę państwa, być może klucz do naszej dyskusji. Jak wysoko na liście naszych wartości, na liście naszych potrzeb znajduje się wolność? Dlaczego jesteśmy skłonni oddać naprawdę ogromne połacie naszej wolności w zamian za korzyści materialne? Ja w przeciwieństwie do Dominiki nie jestem zwolennikiem 500+, ponieważ uważam, że my powinniśmy godnie zarabiać za naszą pracę, a przyjmując jałmużnę w tej czy innej formie od państwa, stajemy się od państwa zależni, stajemy się na swój sposób niewolnikami, klientami państwa. Państwo daje, państwo może odebrać. Żeby nie odebrano nam tego przywileju arbitralnie nam przez państwo danego, my jesteśmy skłonni scedować naszą wolność, bo te 500 zł nam robi różnicę. Mieszkanie plus to samo. Dostaniesz mieszkanie, ale jak będziesz głosował na PiS na przykład. Dostaniesz mieszkanie, jak będziesz posłuszny władzy, jak nie będziesz podskakiwał. My to znamy z innych epok, my to znamy z innych obszarów geograficznych, ale to zawsze tak działa. Nie wolno rozdawać pieniędzy nie za darmo, bo to jest przerażające, demoralizujące i prowadzi prosto do katastrofy gospodarczej. Proszę państwa, proszę sobie naprawdę pogooglować, poszukać, ale plan Morawieckiego pokrywa się w 90% z planem Chaveza. A więc z planem Hugo Chaveza, dyktatora Wenezueli, który postanowił rozdawać pieniądze w ten czy inny sposób, żeby teoretycznie rzecz biorąc klasy najniższe, najbardziej upośledzone, jak najkrótszym czasie podnieść do poziomu klasy średniej. Konsekwencje tego widzą państwo, najbogatsze niegdyś państwo Ameryki Łacińskiej, nie ma dzisiaj co jeść, nie ma lekarstw, nie ma co się ubrać i tak dalej, i tak dalej. Co najstraszniejsze, nie ma też ropy naftowej, a jest czwartym producentem. Nie, ropy naftową ma, tylko nie potrafi jej wydobyć, a przede wszystkim nie potrafi rafinować. To, co teraz się stało w Wenezueli, to fakt, że nałożono embargo. I tak wiele towarów amerykańskich tam nie docierało, bo nie mieli za co płacić, ale ostatnie grosze dewizy wygrzebywali na to, żeby sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych tak szczególnie wyrafinowany produkt pochodny od ropy naftowej,
który pozwala na działanie rafinerii. No, oni tego nie mając, będą mieli to samo, co Iran przez całe lata, to znaczy będą siedzieli na morzu ropy naftowej, nie będą potrafili z tym nic zrobić, będą gigantyczne, tak jak już są kolejki do stacji benzynowej, bo benzyny po prostu... Ale to przyczynek. Chciałbym namówić Państwa na te refleksje. Na jakim miejscu w naszej skali wartości stoi wolność? Wolność jest nieodmiennie związana z demokracją. Prawo do naszego życia, do naszego. My mamy żyć po naszemu. I to gwarantuje jedynie demokracja, uwaga, demokracja liberalna, demokracja, która pozwala. Nie mylić ze sferyzmem, czyli z tymi różnymi dziwnymi przejawami ekstremistów ekonomicznych, zwolenników liberalizmu, którzy uważają, że liberalizm oznacza wolność do wyzyskiwania innych, wolność do wykorzystywania klas mniej wykształconych, klas społecznie upośledzonych i tak dalej. Nie, liberalizm na to nie pozwala, ale do demokracji, po to by była gwarancją naszej wolności, po to by była gwarancją naszego dobrobytu, jednak trzeba dodać to. Jednak trzeba dodać to. Ten drugi człon, demokracja liberalna. Jak ktoś wam zaczyna czegoś zabraniać w imię wyższych celów zawsze, zawsze są wyższe cele, prawda? To już trzeba włączyć dzwonek alarmowy. I jeszcze ostatnie zdanie. Chciałbym, żebyśmy, nie wiem, czy państwo podzielą moją opinię. Głęboko zakorzenioną mam w świadomości, mam w świadomości przekonanie, że obecnie mamy do czynienia w Polsce z rządem koalicyjnym. Jedną częścią tego rządu koalicyjnego jest oczywiście PiS. Drugą częścią tego rządu koalicyjnego jest skrajnie prawicowe skrzydło Kościoła katolickiego. PiS bez poparcia proboszczów nigdy by nie wygrał, ponieważ nie jest wystarczająco cwany, żeby czegoś takiego dokonać. Więc tutaj mamy do czynienia oczywiście z próbą edukacji społecznej w celu pojęcia wartości demokracji i przeniesienia w skali naszej wartości tej demokracji nieco wyżej. No ale z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę również z tego, że poważnym elementem tego, co się w Polsce dzieje, jest Kościół, który się nazywa katolicki, a co do którego katolickości i chrześcijaństwa istnieją bardzo poważne wątpliwości. I tutaj też mamy całe pole, prawda, do dyskusji, do debat, do wychowania. Czy ta tak wdeptywana w ziemię w tej chwili spuścizna oświecenia europejskiego, wdeptywana przez ziemię, przez część Kościoła, to rzeczywiście coś, co zasługuje na potępienie, czy to być może jest najwspanialsze z tego, co zdołaliśmy przyswoić sobie do tej pory w naszych dziejach człowieczeństwa. Jeżeli uznamy, że oświecenie, że racjonalizm, że kierowanie się rozumem, kierowanie się nauką, kierowanie się wiedzą jest czymś pozytywnym, no to musimy dać temu wyraz oczywiście. Panie Jacku, na szczęście myślę, że ten sojusz ołtarza stronem w świetle ostatnich listów czy Episkopatu Polski, czy wystąpień hierarchów powoli zaczyna chyba odchodzić w przeszłość. To jest troszeczkę inny język. Bunt Dudy moim zdaniem jest spowodowany tym, że Kościół katolicki przeraził się Jarosława Kaczyńskiego, który na mównicy sobie mówił o zdradzieckich mordach. Że to jest człowiek głęboko niestabilny psychicznie i że na dłuższą metę popieranie go Kościołowi może zaszkodzić. Stąd spotkanie Andrzeja Dudy na Jasnej Górze w przeddzień decyzji odmowy podpisania dwóch ustaw z zakresu wymiaru sprawiedliwości i stąd głosy prymasa, stąd głosy przewodniczącego KEP-u, które zaczynają inaczej rozkładać tony. No ale to jest wewnętrzna rozgrywka Kościoła i tutaj mamy oczywiście, mieliśmy wielkie nadzieje związane z papieżem Franciszkiem, że niestety, tak jak Jan Paweł II, tak i papież Franciszek mają kompletnie fałszywą informację dotyczącą sytuacji w Polsce, ponieważ kanał informacyjny się nie zmienił. To są ci sami ludzie, którzy źle informowali Jana Pawła II, którzy dzisiaj informują źle papieża Franciszka. Pani Rado, chciała pani coś dodać?
Tak, tak, bo ja mam odpowiedź w sprawie tego, co się dzieje na świecie. No nie Marsjanie, tylko populizm. Ja w czasie prezydenckich wyborów w Stanach Zjednoczonych byłam w Teksasie i tam je obserwowałam, wysłała mnie moja gazeta. I uderzające było to, co opowiadali wyborcy Trumpa. A jak wiadomo, Teksas to jest matecznik zwolenników Donalda Trumpa. Oni mówili dokładnie to samo, co zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego. I uwierzyli w te same hasła. Tam hasłem Donalda Trumpa było Make America Great Again, prawda? Ameryka w stanie... Kiedy rozmawiałam z Teksańczykami i pytałam ich, dlaczego będziecie głosować na Donalda Trumpa, to oni mówili, bo on obroni tradycyjną rodzinę. Ja pytam, ale jak to możliwe, skoro to jest człowiek, który ma kolejne żony, coraz młodsze i nie ukrywa tego, co robi z kobietami i jak je szanuje. Nie, nie, on obroni tradycyjną rodzinę. Wyborcy Trumpa mówili mi, że on dźwignie z ruiny amerykański przemysł, bo ten przemysł rzekomo nic już nie produkuje, tylko wszystko jest importowane. Oni mówili, że Donald Trump obroni święta Bożego Narodzenia, bo byli absolutnie przekonani, że gdyby wybory wygrała Hillary Clinton, to zlikwiduje Christmas, prawda? I już nie będzie świąt Bożego Narodzenia. Donald Trump po prostu uratuje ich przed absolutnym zeświadczeniem. Kolejna kwestia, populistyczny ton dyskusji o uchodźcach, prawda? My rozmawialiśmy w naszej kampanii wyborczej o uchodźcach, jakim potwornym zagrożeniem są, choć mowa była o 7 tysiącach uchodźców. Donald Trump straszył Meksykanami i obiecywał, że wreszcie powstrzyma te hordy Meksykanów i tam takie słowa padały, dokładnie tak jak u nas, które przychodzą i zabierają pracę prawowitym Amerykanom. Więc to jest ten sam ton dyskusji populistycznej i straszenie i obiecywanie powrotu do minionej wielkości. To jest przyczyna, dlaczego populiści wygrywają. Chciał budować mur, prawda, na granicy z Meksykiem? No tak. To było niesamowite. Ja miałam takie poczucie, że właściwie mogłam nie jechać do tego Teksasu, bo ja znam te wszystkie argumenty i będąc w Teksasie byłam przekonana, że Donald Trump wygra. Zresztą już wcześniej miałam takie poczucie, jak patrzyliśmy, jak po każdej aferze z powrotem mu rosły te słupki. Było absolutnie oczywiste, że on wygra wybory. Populiści wygrywają. Ja myślę też, że jeżeli chodzi o Amerykę, też jest rzeczywiste rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne w Ameryce, że bardzo wielu ludzi, bardzo wiele grup społecznych żyje im się gorzej niż żyło 10-20 lat temu. Oczywiście pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że to jest mieszanka, to z kolei moja teza, mieszanka tego, że ludziom w Ameryce, takim farmerom białym, zwłaszcza w Teksasie, żyje się gorzej niż się żyło, plus oglądanie House of Cards, gdzie ten obraz polityki jako taki, zwłaszcza polityki amerykańskiej, był taki inaczej pokazany. Ja myślę, że na ludzi to bardzo działa, oni biorą to jedno do jednego. To prawda, choć ja uważam, że ten serial jest bardzo fałszywy, bo on pokazuje tylko jedną stronę polityki. Ale jednak woli polemiki z moimi przedmówcami. To nie jest tak, że populizmem posługują się tylko skrajnie prawicowi politycy. Ja przypomnę, że Emmanuel Macron mówi o polskich robotnikach, którzy zabierają pracę Francuzom, więc ten populizm może się pojawiać na różnych poziomach. No ale to się sprowadza do tego, że polscy pracownicy są po prostu gorzej opłacani i przez to zabierają zajęcie Francuzom. No tam to jest dumping. Żeby obniżyć pensje Francuzom. Tak, żeby były te same pensje. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jednak jest to dla nas niekorzystne, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Na czym polega problem? Bo Jacek mówi tak. 500+ to jest niewolnictwo, każdy powinien zarabiać sam. Chcę powiedzieć, że czymś takim staraniu, dbałości o jakość demokracji i debaty, żebyśmy próbowali sami siebie zrozumieć nawzajem, jest też bardzo ważne przyjrzenie się motywacji i determinacji elektoratu PiS, który jest jednak bardzo niejednorodny, ale niewątpliwie wszystko wskazuje na to, że jest PiSowi bardzo wierny i PiS spełnia ich oczekiwania. I warto się przyjrzeć przyczynom tego stanu rzeczy, właśnie po to, żeby zrozumieć pewne zjawiska socjologiczne, które mają miejsce w Polsce i też zastanowić się, czy jest możliwy dialog. Tak. Nie chciałabym używać brzydkich słów, ale przypomniało mi się, że taki guru obozu 4 RP PiSu, profesor Andrzej Nowak, też kiedyś na posiedzeniu klubu Ronina zadał takie pytanie,
swoim zwolennikom, czyli zwolennikom PiS-u. I musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, bo my oczywiście, znaczy PiS, my mamy rację. I teraz pytanie jest takie, czy my w stosunku do tych, którzy uważają inaczej niż my, to mamy im powiedzieć, a je ich pies, czy też starać się ich zrozumieć? Więc ja przepraszam, bo to jest cytat, nie chciałam Państwa urażać, ale to jest cytat z bardzo szanownego, szanowanego profesora Nowaka, historyka z Krakowa, zwolennika PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Więc prawdę powiedziawszy, ja bym radziła zadać sobie to pytanie, tak? To znaczy, z czego wynikała determinacja zwolenników PiS-u, bo ich determinacja była wielka. Nie, na pewno Państwo to obserwowali. Czy widzieliście, a może wśród Państwa są też zwolennicy PiS-u, plakaty na każdej siatce, na domach. Ludzie byli naprawdę bardzo zaangażowani. To było silne zaangażowanie obywatelskie na rzecz zmiany, która w ich poczuciu powinna nastąpić. I należałoby się zastanowić, i wszyscy socjologowie i publicyści powinni jednak temu poświęcić trochę uwagi, skąd ta determinacja wynikała, tak? Bo oczywiście my możemy mówić, że Polska rozwijała się gospodarczo, że oczywiście były trudne momenty, ale szliśmy do przodu. Ubóstwo powoli, ale malało. Średnia pensja rosła, żyło się nam w miarę lepiej. Także tym, którzy powiedzmy zarabiali najmniej, czy zarabiają najmniej. I warto zapytać o tę ich determinację, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o odbudowywanie więzi, niezależnie od tego, co sądzimy o politykach, którzy rządzą. I jeżeli Jacek mówi, że 500+ jest złe, to ja bym mu odpowiedziała tak. 500+ jest odpowiedzią właśnie na determinację tych ludzi, z których bardzo wielu czuło się w pewnym sensie jakoś tam przez to państwo wykluczone, także finansowo. I nie można tego sprowadzić tylko do takiego poziomu, że są to osoby, które kiepsko pracują, są leniwe albo same są sobie winne. No jednak nie. Ja uważam, że ta fala kryzysu demokracji, która nadeszła, ona miała związek ze Stanami Zjednoczonymi, między innymi także dlatego, ze względu na olbrzymie różnice dochodowe. Nie jest to przypadek Europy, bo w Europie te różnice dochodowe są o wiele mniejsze i społeczeństwa są o wiele bardziej, systemy socjalne są bardziej hojne niż w Stanach. W Stanach to jest jednak naprawdę ostra walka liberalna i tam nie ma sentymentów. Ta książka Thomasa Pikettiego też, która pokazuje, że bogaci zaczynają się bogacić coraz szybciej, a biedni zostają na dole, to też jest sprawa, której nie można lekceważyć, dlatego że po prostu jeżeli ci biedniejsi będą doprowadzeni do pewnej ostateczności, to oni zawsze stają się zarzewiem rewolucji w dłuższej perspektywie. Ja patrzę na 500+ też troszkę w tych perspektywach, że na sporo ludzi, którzy wybrało, ci ludzie, którzy wybrali PiS, mieli takie poczucie, że wszystko jest fajnie, jest piękny stadion i są piękne autostrady, tylko że ona ma trójkę dzieci, ona tą autostradą nie jeździ, bo ona idzie pracować do sklepu, a Stadionu Narodowego w Warszawie ani w Gdańsku ona nie ogląda, bo zresztą ją piłka nożna nie interesuje, tak? Znaczy, że istnieje grupa społeczna, która się czuje w pewnym sensie wyłączona z tego rozwoju i z tych profitów. Nie można tego lekceważyć, tak? Znaczy, jest pewien rodzaj próby nawiązania także jakiejś relacji i rozmowy z tymi ludźmi i zrozumienia ich w pewnym sensie determinacji i jakichś przekonań, ale widzę, że Pani Renata. Tak, bo ja rozumiem Jacka Pałasińskiego, jeśli chodzi o 500+, ponieważ pamiętam moją wściekłość, kiedy PiS w kampanii wyborczej ogłosił ten program, bo ja przez sekundę nie wierzyłam w dobre intencje i w to, że chodzi o to, aby
wynieść do góry tych wszystkich, którzy mają się gorzej. Proszę zobaczyć, jak jest skonstruowany ten program. 500 dla każdej rodziny. Mówiło się 500 zł na każde dziecko. Potem to się okazało, że to jest 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko. Ale to była kiełbasa wyborcza, więc my wiemy, jakie były intencje PiS-u i naprawdę, znaczy zadbanie o człowieka, który jest w gorszej sytuacji, było na koncie, na samym końcu listy tych potrzeb. Widzimy, co robi PiS teraz z tym programem 500+, co mówi? Totalna opozycja zabierze wam 500+, więc głosujcie na nas. I to jest problem. My możemy dostrzegać ogrom dobra, jakie 500+ wyrządziło tym wszystkim, którzy po raz pierwszy wysłali dzieci na wakacje, po raz pierwszy kupili im zestaw książek do szkoły, nie martwiąc się o to, zapłaci im za świetlicę. To wszystko wiemy, to jest efekt uboczny tego, że PiS postanowił rozrzucić pieniądze i daje je tak samo przecież biorą ludzie zamożni. Jak się nazywa ten polityk, Polska jest najważniejsza, który ma piątkę dzieci, który deklarował, że bierze 500+ na czwórkę? Ja sobie zaraz przypomnę, ale w każdym razie ten program nigdy nie był programem uczciwym i przygotowanym z myślą o najbiedniejszych. To był program, który miał dać PiS-owi wybrać wybory i utrzymać władzę. I tak jest nadal wykorzystywany. Dlatego my mamy problem z tym programem, doceniając jego skutki uboczne. Dobra. Panie Jaskuś. Dzięki serdeczne. Dominiku, masz pełną rację. I w tym sensie to jest, proszę państwa, wina Tuska. Nie, nie, proszę się nie śmiać, bo jeżeli coś zostało zaniedbane w tym naszym gigantycznym dziele podźwigania PRL-u do statusu Rzeczypospolitej Polskiej, gigantyczne dzieło, z którego wszyscy mamy prawo być dumni, to tak zwana Polska powiatowa, którą wszyscy w Warszawie, niezależnie od skąd pochodzili, mieli w nosie. Nie było nigdy, ani razu nie powstał spójny plan harmonijnego rozwoju całego terytorium kraju. Nie było, proszę państwa, żadnej koncepcji tego, że należało gminy wspierać w ich przedsiębiorczości. No nie wiem, we Włoszech, na które się powoływałaś, ale we Francji, ale w Niemczech, ale w każdym innym kraju, każda gmina wyznacza sobie zone industrielle, czy zona industriale, w zależności od języka, ale tam się przez jakiś czas przedsiębiorca nie płaci podatków, byleby tylko dał zatrudnienie, byleby tylko w tym miejscu nastąpił jakikolwiek rozwój. Robiliśmy to w bardzo ograniczonym, tylko w kilku strefach wydzielonych, w bardzo ograniczonym zakresie, ale oczywiście kapitalizmu nie da się zrobić bez kapitału. W Polsce kapitału na początku przemian nie było. Należało ściągnąć kapitał zagraniczny. Naszą siłą była tania siła robocza, ale minęło 20 lat, a dzwoneczek nie zadzwonił naszym rządzącym, że już coś się powinno zmieniać w strukturze zarobków nas wszystkich. I dlatego powstało pole, na którym trzeba było interweniować, tak łatwo można było interweniować, dając 500 zł, którego notabene największym beneficjentem są Niemcy, proszę państwa, ponieważ na 500+ zyskali najwięcej handlarzy używanymi samochodami w Niemczech. Taki jest fakt, że tam wyliczało się, że tam trafiło ponad 40% wszystkich kapitałów z 500+, w Niemczech. No więc troszeczkę puknijmy się w głowę, ale to jest święta racja. Największym elektorem każdego kolejnego rządu jest rząd poprzedni. I chciałem zwrócić na to uwagę, że PiS został wybrany naszymi głosami, głosami konserwatywnej części społeczeństwa i Kościoła, ale został wybrany dzięki błędom popełnionym przez poprzednią ekipę. O czym notabene prawdopodobnie i Dominika i ja mówiliśmy Donaldowi Tuskowi, który wtedy odpowiadał zazwyczaj: no tak, ale wy jesteście inteligencja. Inteligencja to jest maksimum 1% głosów. Kogo to obchodzi? To znaczy, ja to troszeczkę widzę inaczej niż Jacek, w tym sensie, że już, nie wiem czy kończąc, ale takie dwa słowa ostatnie moje na temat 500+. Problem polegał na tym, że byliśmy krajem na dorobku cały czas. W 2013, bo troszeczkę nie można abstrahować od przeszłości i historycznych uwarunkowań najnowszych. W 2013 mieliśmy drugą falę kryzysu finansowego i Jacek Rostowski musiał nowelizować budżet, Tusk był na niego wściekły, nie było dobrze, znaczy było też, rosło bezrobocie. To była sytuacja bardzo trudna, która właściwie blokowała, uzależniała nas od koniunktury światowej. Byliśmy swego rodzaju, no tutaj, elementem większej całości.
No i w takiej sytuacji dokonywanie dużych transferów socjalnych jest właściwie niemożliwe. Myśmy się zaczęli powoli odbijać w 2015 roku i powiedzmy sobie otwarcie, po tylu latach demokracji i gospodarki wolnorynkowej, no powiem szczerze, dopiero trochę w tym sensie PiS ma szczęście jakieś tam. Dopiero teraz nastąpił moment, w którym te duże transfery socjalne mogły nastąpić. Dlatego, że dlaczego tak wszystko się ładnie układa? No dlatego, że jednak mamy fantastyczną koniunkturę na świecie i my możemy to 500+ finansować, co wcale nie było pewne. Jeszcze w 2015 roku nie byliśmy pewni, że jesteśmy na takiej naprawdę trwałej ścieżce wzrostu. Więc trochę jest tak, że dopiero teraz przyszedł ten moment, że było nas stać na to, żeby te transfery poważne naprawdę zrobić. Ale w strukturze zarobków, a nie w rozdawnictwie, bo rozdawnictwo jest zawsze moralnie podejrzane. Niezależnie od wszystkiego, ale ja bym jeszcze jedno wprowadził takie tego ograniczenie. Znaczy się dwa ograniczenia. Pierwsze ograniczenie: ludzie poniżej 1,75 m powinni być wykluczeni z polityki. Drugie ograniczenie to jest takie: nie bierzemy na ministra finansów monetarysty, który jest pozbawiony empatii. Jeżeli ty nie czujesz współczucia dla rodziny wielodzietnej, to spieprzaj z tego stanowiska. Znaczy, że się na to stanowisko nie nadajesz. Po to tam zostałeś posadzony, żeby te beneficja, które zbierasz w swoim ręku, nie były słupkami pieniędzy przesuwanymi. Znaczy, że jesteś przeciwko 500+. No to jestem przeciwko 500. No to chciałbyś mieć monetarystę, który panie blokuje. No właśnie, ja tylko boję się, że Macron też mógłby się pakować w tej sytuacji, gdyby to prawo drakońskie przeszło. Możemy dyskutować na temat Macrona. To jest jedyny gość, który ma pomysł na to, jak dokonać tych gigantycznych transferów finansowych w dziedzinie społecznej. Jak pomoc społeczną rozbuchaną do 100% PKB, taki mają deficyt we Francji, dzięki temu, że jest to państwo paranoicznie opiekuńcze, zamienić na lepsze zarobki, tak żeby ludzie nie stracili, tylko żeby dostawali te pieniądze nie w ramach jakichś właśnie akcji pomocowych, akcji nadzwyczajnych czy pomocy socjalnej, tylko żeby sobie na te pieniądze zarabiali. On ma pierwszy na to pomysł. No. To był mój tylko słaby protest przeciwko wykluczaniu ludzi o średniego wzrostu, tak to nazwijmy. Ale już naprawdę ostatnie zdanie o 500+. Ja chcę tylko powiedzieć tak, ja jestem za 500+, dlatego że uważam, że czeka nas kryzys demograficzny i dzisiaj już niestety nie możemy się oglądać na półśrodki i musimy zastosować wszystkie środki, jakie są możliwe. Znaczy zarówno budowę żłobków, wyposażanie przedszkoli, świetlic i tak dalej, budowanie infrastruktury dla rodzin, żeby matki miały poczucie, że mogą elastycznie łączyć i ojcowie oczywiście też obowiązki rodzinne z zawodowymi, ale także dawać gotówkę dla rodzin z dziećmi, bo właśnie jeżeli mają transfery socjalne gdzieś iść, to do osób, które mają kłopoty ze zdrowiem, czy są w podeszłym wieku i do rodzin z dziećmi, bo one zawsze mają o wiele większe, mniejsze pole manewru niż osoby samotne w pełni sił, które mogą zmieniać pracę, mogą zmieniać miejsce zamieszkania. I uważam, że dzisiaj z powodu tej demografii nie warto mówić o tym, że 500+ się zlikwiduje. Trzeba je po prostu zostawić, żeby ludzie mieli poczucie i młode rodziny, że nawet jak na tym elastycznym rynku pracy stracą pracę, być może będą musieli szukać nowego zajęcia, to jest jeden wycinek, w którym państwo im pomoże. Pomoże im zachować jakąś pulę pieniędzy na dzieci i ten strach o dzieci w pewnym sensie minimalizuje. I dlatego jestem zwolenniczką 500+, bo dzisiaj już nie ma miejsca na czekanie. Trzeba zastosować wszystkie instrumenty demograficzne, jakie są dostępne. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy pierwsze pytanie z sali. Bardzo proszę, za chwilkę otrzyma Pan mikrofon, już biegnie do Pana. To bardzo sympatycznie posłuchać, jak z mgławicy pojęciowej typu co to jest demokracja, bo zdaje się Państwo doszli do wniosku, że to jest jeden z gorszych ustrojów, prawda? I najlepiej rozwijają się kraje, w których tej demokracji nie ma wcale. Ale to, co naprawdę Was zapiekliło, to zapiekliły sprawy tu na końcu, różnica między 500+, dobrze, niedobrze, do Pani Renaty. Pani była pierwszą, która
wypowiedziała, patrząc na tą salę, że teraz żyje nam się dobrze i możemy korzystać z tego, do czego już doszliśmy na tej sali. To prawda. W Polsce takie zdanie nie ma najmniejszej racji bytu. Ponad 30% polskiego społeczeństwa nie żyje dobrze i nie żyło dobrze, a cała polska młodzież jest pierwszą młodzieżą, pierwszy rocznik w tej chwili młodzieży, myślę tutaj o tej kategorii socjologicznej, jest tą, która nie ma szansy na awans międzygeneracyjny. Nie uzyska pozycji większej niż mieli ich rodzice. To było dotychczas standardem. I jeśli państwo nie wyjdą z tych okowów, to ja chcę powiedzieć tyle. Prezes Kaczyński ma konstrukcję CEPA. Ta konstrukcja dała mu zwycięstwo 2 lata temu, a żeby wam powiedzieć, jaka jest precyzja w tym myśleniu, to powiem, że co dzisiaj było w zapowiedzi do jutrzejszej inauguracji parlamentaryzmu, sesji sejmowej, która jest po przerwie. Co rząd wprowadzi? Wiecie państwo? Podwyżka płacy minimalnej i podwyżka płacy godzinowej. Na 200 i na ileś tam 17,50. Proszę państwa, my możemy rozmawiać o solidarności, o wolności i o innych ościach. Przyjdzie elektorat i wystawi nam kartkę żółtą, będziemy znowuż z tyłu. Nie słyszałem niczego, co państwo by powiedzieli, co byłoby jakąkolwiek szansą na myślenie pozytywne do przodu. Moja propozycja, żeby zakończyć pytaniem. Czy nie sądzą, sądzą państwo, że lepiej zamiast rozważać czegoś, co nie do końca wy rozumieliście pojęcia demokracji, zastanowić się, co nam naprawdę w tej chwili się zabiera. Zabiera nam się rządy prawa. Dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego jest przykładem tego, że kasta sędziowska poszła w kazuistykę i kto triumfuje? Magister Przyłębska. Gratuluję. Ja zostałam wywołana, więc wytłumaczę, o co mi chodziło z dostatkiem. Ja pamiętam czasy PRL-u, bo się urodziłam w 66 roku i nigdy nie dam sobie wmówić, że ostatnie 27 lat po roku 89 to nie jest czas gigantycznego wzrostu Polski i budowy naszego wspólnego dobrobytu. I będę się upierała, że od 27 lat, a nawet dłużej, bo zaczęłam pracować już w liceum, ciężko pracuję na to, żeby osiągnąć ten dobrobyt. I widzę, jak moja Polska się też buduje, więc nie dajmy sobie wmówić, że Polska była w ruinie, nie dajmy sobie wmówić, że Polska była na kolanach, bo nie była. Ja mówiłam, próbowałam powiedzieć, że w momencie, kiedy my już żyjemy wszyscy we względnym dobrobycie, prawda, w porównaniu z czasami zwłaszcza PRL-u, to my mamy psi obowiązek walczyć o wolność. I owszem, bardzo trudno jest walczyć z rozdawnictwem pieniędzy, bardzo trudno jest walczyć z obniżeniem wieku emerytalnego, bardzo trudno jest walczyć z obietnicą kolejnego dosypywania pieniędzy. Samo krzyczenie, że to wszystko odbywa się kosztem Polski na kredyt i że właściwie to możemy sobie przypomnieć czasy Gierka, kiedy też było nam wspaniale, prawda? I szynka była w każdym sklepie i 10-piętrowe bloki rosły jak grzyby po deszczu. Tylko to wszystko ma swoją cenę. I oczywiście Dominika mówiła tutaj o tym, jak znaleźć język mówienia o tym, że PiS rozrzuca pieniądze, że to są populistyczne chwyty, że nie dajmy sobie wmówić, że było tak bardzo źle, bo aż tak bardzo źle nie było. Ja nie wiem, ja nie mam, my się zastanawiamy od 2 lat na tym, jesteśmy bezradni. Trzeba rzeczywiście się, tylko to jest rola dla opozycji, prawda? Opozycja musi wiedzieć, jak mówić o tym, że nie zabierze 500+, tylko rozda sprawiedliwiej, prawda? Ale jak to zrobić? Jak przekonać ludzi, że nawet zabierając najbogatszym, bo przecież w tej chwili, pamiętajcie państwo, że to 500+, na które spędzi tutaj tyle czasu poświęciliśmy, dostają także ludzie bardzo zamożni, ponieważ nie ma kryterium dochodowego.
Na tym polega niesprawiedliwość tego programu, na tym polega bezmyślne rozdawnictwo, że dostają wszyscy 500+, nie ci, którzy potrzebują, tylko wszyscy. Więc strasznie trudno jest walczyć z takim populizmem, bo pokażcie mi jedną osobę, która powie, ja nie chcę tych pieniędzy, prawda? Nawet jeśli jest najbogatsza. Ja osobiście znam wielu dziennikarzy, którzy pobierają na drugie i trzecie dziecko 500+, odkładają je. Jak powiedzieć takim ludziom, że według wszelkich kryteriów dochodowych wy nie powinniście pobierać tych pieniędzy? Ja nie wiem. To jest grzech pierworodny tego pomysłu, prawda, że zostały rzucone pieniądze i w tej chwili zabrać je, a pamiętajcie, już rok temu Morawiecki przyznał, że pożycza pieniądze na ten program, prawda, miliardy złotych. Więc to nie jest tak, że oni są bardzo mądrzy i oni wszystko załatwią i te emerytury obniżą i za chwilę to w ogóle będzie tak jak w chyba 18 punkcie postulatów sierpniowych, żeby wiek emerytalny obniżyć do 55 lat, prawda, można i tak. Tylko kto za to zapłaci? I oczywiście można chwalić spryt PiS, ale też trzeba pamiętać, że płacimy za to my, płaci gospodarka Polski, my wszyscy. Jest bardzo ważne pytanie, czy w ogóle się nas stać na 500+, czy to nie jest przypadkiem z kredytu, tak jak za... Ja chciałem poprzeć pana Jacka, jeśli chodzi o te 500+. To jest zwykłe rozdawnictwo i niesie za sobą patologię także. Owszem, część rodzin mogła wysłać dzieci, część rodzin mogła dokonać jakichś dodatkowych zakupów, ale jest taka druga strona. Ja jestem pracownikiem budownictwa, gdzie nie możemy znaleźć ludzi do pracy. Ludzie się zwalniają z pracy, bo na czwórkę dzieci on dostaje 2000 zł. I po co on ma pracować? Żona w sklepie się zwolniła, jak mąż załóżmy gdzieś tam do pracy poszedł, bo dostają 500+. Mijam po drodze do pracy sklepy, w których załóżmy, no już się tam znamy z tymi ludźmi ze sklepów, którzy twierdzą, że taka dzielnica w Gdańsku jest letniewo, jest trochę podreperowana dzięki przyznaniu Polsce euro, ale zostali ci sami ludzie, że w tych sklepach mówią, że wiedzą, kiedy ludzie dostają 500+, bo letniewo się bawi, tanie alkohole są noszone skrzynkami. To jest ta druga negatywna strona, że brak ludzi do pracy, bo im się nie opłaca pracować, bo dostają 500+. Plus patologia. Niech 50% tych 500+ przyniesie ten pozytywny skutek. Ale znowu jestem przeciwny czemu? Te 500+ nie powinno być dawane do ręki. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem i nie pamiętam od kogo słyszałem taką jedną rzecz, że gdzieś już jest taka rzecz, że jak chcemy pomóc najmniej zarabiającym, to powinno być to odzwierciedlenie na przykład w zmniejszeniu podatku od zarobków. Że na przykład, że nie ja dostaję do ręki, tylko mam tam 5 czy 7 dzieci i zarobki, które są ograniczone, nie pozwalają mi na taki komfort, na takie zakupy, jakie bym chciał, to mam obniżone podatki, które wyrównują mi jakiś tam poziom na ciśnienie zarobków. Nie jest to rozdawnictwo, jest to zachęcenie do pracy. Nie zwalnianie się z pracy, tylko jest to docenienie ludzi, którzy pracują, uczciwie zarabiają i to jest im wtedy pomoc. Dziękuję. Ja może to jest źle, że rozmawiamy o 500+, ale bardzo Państwa proszę, żeby mogła wystąpić jako rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości i jednak powiedzieć kilka słów w tej sprawie. Po pierwsze, w sprawie patologii w ustawie jest przepis, że w momencie, kiedy Pan widzi, że 500+ idzie na alkohol, może Pan zgłosić to do ośrodka pomocy społecznej i jest to zamieniane na pomoc rzeczową. W skali kraju co miesiąc około 1100 rodzin ma odebrane 500+ i zamieniane na pomoc rzeczową. Ja nie chcę mówić, że to jest idealny program i żaden program nie będzie idealny, ale namawiam Państwa na nieuleganie swego rodzaju takim przekonaniom, które są jakby drugą stroną medalu. PiS głosi rozmaitą propagandę sukcesu, która nie ma podstaw, ponieważ badania nie potwierdzają tego na razie, bo trzeba popatrzeć na 500+ w dłuższej perspektywie. Także chciałabym, żeby Państwo nie robili tego w drugą stronę. Ja patrzyłam na statystyki. Ma Pan rację, brakuje rąk do pracy, ale przyczyną wedle badań nie jest 500+. Jeżeli nawet, to są to przypadki jednostkowe w statystyce. Chcę Panu powiedzieć, że problemem
będzie przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego, co jest potężnym błędem PiS-u, to po pierwsze. Po drugie, od dawna było wiadomo i demografowie to pokazywali od dawna, że w Polsce będzie brakować rąk do pracy. Po trzecie, jest koniunktura, rosną oczekiwania ludzi, został otwarty rynek pracy w Niemczech. Ludzie wiedzą, że w Niemczech zarobią więcej. Jest naprawdę bardzo dużo przyczyn związanych z tym, że brakuje rąk do pracy. I proszę nie przypisywać tego wszystkiego na konto 500+, bo po prostu w świetle badań i statystyki jest to nieprawdziwe. Ja nie chcę powiedzieć, że 500+ nie ma wad. Renata o nich mówiła. To są wady, można o nich dyskutować. I to jest oczywiście pewien problem. Ale namawiam Państwa, żeby rozmaitych zjawisk, które są w polskiej gospodarce i które wynikają z tego właśnie, że jest dobra koniunktura, że na rynku bardziej dzisiaj rządzi pracownik, a nie pracodawca, nie wyciągać wniosków takich, że tu nastąpił problem związany z 500+. Chcę Panu powiedzieć, że ostatnie dane dotyczące aktywności zawodowej Polaków, zawodowej, w przypadku kobiet szczególnie, które podejrzewano o to, że będą rezygnować z pracy z powodu 500+, otóż aktywność zawodowa kobiet wzrosła. My mamy problem z aktywnością zawodową osób po 50 przede wszystkim. Dlatego namawiam, żeby nie ulegać takim ideologicznym uogólnieniom. Ja nie powiedziałem, ja chciałem tylko że powiedzieć, to jest... jeżeli mogę, ja chciałem tylko powiedzieć, Dominiko, jak dobrze, że nie jesteś rzeczniczką rządu PiS, bo ja poczułem się przekonany. Bardzo proszę. Ja nie powiedziałem, że to jest główna przyczyna braku rąk do pracy. Jest to jedna z wielu przyczyn. Wiele osób, które w życiu nie spełniło się żadną pracą, w tej chwili dostają te 500+ i w dalszym ciągu nie myślą o żadnej pracy. To jest też spora ilość osób. Nie wiem, jak to procentowo, bo nie śledzę żadnych jakichś tam badań i tak dalej, i tak dalej. Ja opieram się na tym, co widzę. Na paru budowach, w paru sklepach, wszędzie tam, gdzie wszyscy narzekają na to, że brak po prostu rąk do pracy. Otworzyło to rynek do pracy i tak jak u mnie w budownictwie w tej chwili językiem urzędowym na budowach jest język ukraiński i rosyjski. Bardzo dobrze, że pomagamy naszym przyjaciołom z To oni nam pomagają. Też. Tak. Proszę Państwa, proszę mi jeszcze pozwól, już Pani oddaję głos, tylko jeszcze jedna sprawa a propos tego, co Pan poruszył, ona jest niezwykle istotna, sprawa wymiaru sprawiedliwości. Tak, to jest rzeczywiście być może w tej chwili, jak do tej pory, największa swoboda, którą nam się odbiera. I konsekwencje tego będą nieobliczalne, trudno nam sobie to wyobrazić, ale proszę mi wierzyć. Nie robią tego w imię jakichś strukturalnych, prawdopodobnie istniejących naprawdę błędów wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli się podporządkowuje jednej opcji politycznej wymiar sprawiedliwości, to nie po to, by tylko podporządkować, żeby dalej z tym czegoś nie robić. Popatrzmy na miłość boską, na przykład Turcji. Gdzie jaka była, taka była, ale była demokracja nakreślona przez Atatürka w 22 roku, który w konstytucji zapisał świeckość państwa, który w konstytucji zapisał podwójną kontrolę nad aparatem rządowym, to jest wymiaru sprawiedliwości wojska. Popatrzmy na to, jak przejmował pełnię władzy Erdoğan w Turcji. Zaczął najpierw od wymyślania spisku w wymiarze sprawiedliwości, potem wojsku całkowicie sobie podporządkował, potem mógł zmienić konstytucję, że tych dwóch nadrzędnych instytucji dbających o sprawność demokracji już nie ma. To wszystko, co wydarzyło się do tej pory w Turcji, wydarzy się któregoś dnia i to naprawdę nie w odległej perspektywie w Polsce. Odbieranie wymiarowi sprawiedliwości, jego podmiotowości i jego autonomii jest podporządkowane celom politycznym i te cele polityczne
są wstrząsająco niepokojące, bo następnym krokiem będzie zniewolenie nas wszystkich, więc ta wolność, którą tak wiążemy z pojęciem demokracji, zostanie nam odebrana. I to jest pierwszy wielki kęs, ten wymiar sprawiedliwości, który jest nam w tej chwili odbierany, a konsekwencje tego, powtarzam, będą nieobliczalne. I teraz możemy wrócić znowu do 500+. Ja jeszcze chciałem dodać i do pana Jacka, że pierwsze objawy przekonaliśmy się na kolejnej miesięcznicy w niedzielę. Nasilające się akty przemocy, aparatu przemocy. Policja, która początkowo zachowywała się w miarę porządnie, na następnych miesięcznicach wchodziła w legalnie zgłoszone demonstracje. To jest taki skromny przypadek tylko tego. Tak. Wyrywani byliśmy, czego jestem żywym przykładem. Już w tej chwili po trzeciej miesięcznicy mam 3 zarzuty, a teraz dostałem jeszcze 2. I to jest tak, im następna miesięcznica, czekam, kiedy będą mnie pałować. Bo to już jesteśmy blisko tego. Jesteśmy w tej chwili. A to jest taki drobny tylko przypadek. Bardzo dziękuję. Proszę, najpierw tutaj głos i potem oddam głos panu. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o dodatek 500+, też jestem temu przeciwna. Uważam to za niemoralne rozdawnictwo bez żadnych wymagań. Każda praca, wychowywanie dziecka jest pracą. Kobieta nie mówi się, że nie pracuje. Ona nie pracuje zawodowo, ale za tę pracę ona nie ma emerytury, bo nie odprowadzane są żadne składki. I w związku z tym danie 500+ to po prostu jest trochę oszukiwanie. To jest kupowanie głosów wyborczych, a nic poza tym. Dlatego, że od tych 500+ kobieta nie będzie miała emerytury, bo składek nie płaci. Więc ona na razie się cieszy, jest młoda i w porządku. Przyjdzie na starość, dostanie nędzną emeryturę, a będzie do opieki społecznej wyciągała ręce, czyli po prostu to pójdzie z naszych kieszeni, z kieszeni podatników. Nie poprawi demografii 500+, tylko zatrudnienie, to co pan właśnie mówił. Kobieta powinna, czy pół etaty, czy inne. Jeżeli pozostaje w domu, to uważam, że powinna wychowywać dzieci prawidłowo. Co znaczy prawidłowo? Dać dziecku wykształcenie i dziecko jest wychowane prawidłowo, jeżeli do 25 roku życia nie wejdzie w kolizję z prawem. I takie powinno być wymaganie, żeby cokolwiek dawać. Bo nie to urodzić dziecko, tylko prawidłowo je wychować. I wtedy będzie pożytek miało społeczeństwo. I wtedy będzie demografia prawidłowa. Nie martwiłaby się z tym wiekiem emerytalnym, dlatego że jeżeli jest demografia niska, to po prostu pracownik jest poszukiwany, podaż jest i w związku z tym rynek sam reguluje. Po prostu pracodawca szuka, to daje pensję odpowiednio wyższą, więc to się samo wyreguluje. My dbajmy o kwalifikacje po to, żeby społeczeństwo było wykształcone, o kobiety, które chcą pozostać w domu, chcą prawidłowo dzieci wychowywać i przez to godzą się na ograniczenia, bo mieć dziecko to jest to ograniczenie. Ograniczenie, bo nie pójdę do teatru, bo nie pójdę do kina, bo dzieci nie mam z kim zostawić i tak dalej. Więc moralne będzie wtedy, jeżeli kobieta będzie miała pracę, czy na pół etatu, będą żłobki, będą przedszkola i tego typu sprawy. Natomiast zastanówmy się nad tym, jak kobiecie wynagrodzić, tym kobietom, które wychowywały dużo dzieci, nie pracowały zawodowo, rodzinom wielodzietnym, żeby kobieta, która prawidłowo wychowała dzieci, żeby na stare lata do emerytury miała dodatek matki za prawidłowo wychowane dzieci. I to uważam byłoby sens. Proszę państwa, jedno zdanie tylko komentarza. Jedno zdanie komentarza. Przełożenie 500+ na demografię jest na razie bardzo wątpliwe. Zdaje się, że jest 2000 więcej dzieci po 500+ niż przed 500+. Masz świeższe dane i że wychodzi za jedno dziecko 1 700 000. Uważam, Jacek, że to jest to kawał można grosza. Ocenić najwcześniej po 5 latach, dlatego po 9 miesiącach według mojej wiedzy. No. Po 9 miesiącach
urodzisz dziecko, ale zjawiska demograficzne musisz oceniać w dłuższej perspektywie. Ja tylko jedno słowo do pani. Oczywiście, jeśli chodzi o demografię, to akurat liczba dzieci rośnie, ale to niczym nie świadczy, bo jeszcze nie wiemy, czy to jest efekt 500+, więc ja tutaj nie stawiam żadnych, ale to absolutnie żadnych diagnoz. Wiem tylko jedno. Dwie panie ze Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziły badania dotyczące zasiłków rodzinnych, bo chciałam pani powiedzieć, że zasiłki na dzieci są przyznawane w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej i jest to normalny standard, że rodziny dostają na dzieci pieniądze, więc nie jest to tam uważane za jakąś wielką demoralizację czy jakąś patologię. Jest to normalne. Natomiast jest związane po prostu z systemem socjalnym. Natomiast druga rzecz jest następująca. Obniżenie wieku emerytalnego jest bardzo złe. Będzie nas kosztować bardzo dużo pieniędzy, dlatego że jest wiele osób, które po prostu będą musiały mieć dopłacane do emerytur minimalnych. Muszę pani powiedzieć, że problem z kobietami jest o wiele większy z tymi kobietami, które są wypychane z rynku pracy na emeryturę przez pracodawców, którzy proponują kobietom układ: idziesz na emeryturę, będziesz brała swoje od państwa, ja ci tam odpalę swoją dolę, będzie ci wygodniej. To jest katastrofalne i to jest akurat przede wszystkim katastrofalne, dlatego że ta pani nie odkłada właśnie na emeryturę pieniędzy. Będzie miała bardzo niską emeryturę, bo szybko kończy pracę. Zgadzam się z panią, że kobiety jak najbardziej powinny być aktywne zawodowo i odkładać na emeryturę. Dlatego jestem także jednocześnie za budową całej infrastruktury, która pomoże kobiecie godzić obowiązki jedne z drugimi. Nie zakładam, że Polki uważają, że wystarczy im 500+. Uważam, że to jest margines ludzi, którzy żyją tylko za 500+. Nie można postrzegać całego społeczeństwa tylko przez pryzmat jakiegoś marginesu ludzi, którzy w ogóle nie chcą pracować i tak by nie pracowali, i tak by nie odkładali na emeryturę. I to zawsze pozostanie problemem. Polityka demograficzna niestety kosztuje i jest prowadzona w całej Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, jedna prośba porządkowa o formułowanie pytań. Bardzo proszę teraz pan i później pan. Zapętliliśmy się w naszej dyskusji wokół 500+. Mnie tutaj sprowadziła tematyka naszego spotkania. To tak, czy demokracja jest potrzebna? Jest cytat Jana Nowaka Jeziorańskiego: nie ma demokracji bez udziału obywateli. Dlatego tutaj jestem. 500+, sądzę, powinno być dyskutowane na całkiem innym forum i ma pewien związek z demokracją, jednakowoż nie zasadniczy. To w tym, co Jan Nowak Jeziorański powiedział, że nie ma demokracji bez udziału obywateli, to tutaj moje koleżanki, moi koledzy po to właśnie przyszli, żeby ten temat przedyskutować. Państwo na temat demokracji każdy mówił troszkę inaczej, omawiając jakieś takie pewne jakieś cienie, pewne odcienie tej demokracji. Zaś co to jest demokracja? Do tej pory, jak gdyby jeszcze w tej chwili nie doszliśmy do wspólnego wniosku. Ja tutaj Renata powiedziała, że widzi salę i twierdzi, że średnia wieku jest tam gdzieś około 50. Fajnie. Ja akurat wobec tego głową wychodzę trochę wyżej, bo urodziłem się jeszcze w czasie wojny, więc już mam ponad 70 lat. I pamiętam taką demokrację, która miała przymiotnik socjalistyczny. W tej chwili dyskutujemy o demokracji bezprzymiotnikowej lub demokracji liberalnej. No i cóż, dlaczego tutaj my jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby tej demokracji bronić. Bo tak jak Renata powiedziała, że ta demokracja przez ostatnie 20 lat nabrała takiego wyrazu, który nam zaczął odpowiadać, bo ta demokracja, która obowiązywała, gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, to demokracja socjalistyczna nie bardzo nam okazuje się pasowała.
W tej chwili ta demokracja, którą żeśmy wywalczyli, a której teraz chcemy bronić, to ta demokracja zaczyna nam przypominać tę demokrację właśnie, przeciwko której występowaliśmy. Więc ja bym sugerował, drodzy Państwo, żebyśmy jednak się skoncentrowali na demokrację jako tym zasadniczym tematem naszego spotkania, a nie 500+, no Boże Święty. No. Bardzo dziękujemy, ja przyjmuję to i obiecuję ani słowa więcej 500+. No, myślę, że możemy sobie to wspólnie tutaj obiecać. Bardzo proszę, tu Pan czekał na głos, ja może podam mikrofon, a ewentualnie. O 500+, jedno zdanie jednak. Tak, dlatego, że jest bardzo, nie, jest po prostu pewien paradoks demograficzny. Otóż przyrost to jest najwyższy w najbiedniejszych krajach. I 500+, jeżeli to, myślę, że pierwszą zachętą, która mogła mieć efekt demograficzny, jest zasiłek na pierwsze dziecko, bo to jest decyzja rodziny. Na tym kończę 500+. Druga sprawa to jest tylko pewne, no, żart na temat cytowanego przez panią Dominikę pytania profesora Nowaka. Otóż myślę, że jeżeli my mamy zadawać takie pytanie, to powinien być zamiast psa kot. Natomiast to, co chciałem naprawdę powiedzieć, to jest to, że demokracja, no tutaj to ten cytat Nowaka Jeziorańskiego jest w zasadzie tylko taką słownikową, no, etymologiczną definicją demokracji, bo wiadomo, że to jest grecki demos i kration i to znaczy, więc tam obywatele muszą być z zasady, z definicji słownikowej. Natomiast no i ta powiedzmy słabość demokracji na świecie w tej chwili jest widoczna szeroko, ale ja myślę o naszym polskim podwórku. Nasza demokracja rodziła się w entuzjazmie, tym powiedzmy tym karnawale Solidarności, w którym ja brałem też czynny udział. I myślę, że wtedy tworzone przepisy, konstytucja i tak dalej zapominały nieco o tak zwanych szeroko rozumianych, bo to i w naukach ścisłych i przyrodniczych dalej, ujemne sprzężenie zwrotne. Otóż to są takie mechanizmy hamujące, samohamujące, kiedy w miarę wzrostu jakiegoś procesu można go zatrzymać. Wszystkie procesy w naturze z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, ten pozytyw feedback, prowadzą do katastrofy. I my obserwujemy taki proces w tej chwili u nas, który się dzieje dzięki temu, że nasz system nie ma zapisanego jakby układu immunologicznego, który zabezpiecza przed patologiami. I czy to się uda w tej chwili zmodyfikować tak? Jest mowa o reformie konstytucji. Proszę bardzo, jeżeli ona miała być w tym kierunku, żeby nie pozwolić na takie patologie, na takie rozprzestrzenianie się, tak powiem, tych wrogich wirusów w organizmie, to ja jestem za taką modyfikacją, bo tego chyba nam właśnie brakuje i oby się udało tak naszą demokrację zmodyfikować i podleczyć. Bardzo. Jedno zdanie komentarza, bo to, co pan powiedział, jest bardzo ważne. Znaczy, demokracja często potrafi się obronić przed jakimiś jednostkami nie do końca zrównoważonymi, jeżeli ma silne instytucje demokratyczne. I w Ameryce to zadziałało, to znaczy sądy postawiły się Trumpowi. My jesteśmy w sytuacji niejednoznacznej, bo Trybunał padł w zasadzie, a czy sądy postawią się rzeczywiście i czy instytucje właśnie demokratycznego państwa, jak sądy, będą w stanie stawić czoła, to ciągle jesteśmy przed tym egzaminem. I jeszcze jedno zdanie tytułem komentarza. Nie tylko sądy się potrafiły przeciwstawić Trumpowi w Stanach Zjednoczonych, ale także administracje poszczególnych miast. Wrzuciłem parę dni temu na Facebooka oświadczenie burmistrza Chicago a propos zawetowanej, odwołanej przez administrację Trumpa ustawy o tak zwanych Dreamers, czyli o dzieciach imigrantów, nawet nielegalnych, ale które urodziły się, wychowały w Stanach Zjednoczonych i podzielają od początku do końca amerykański way of life, American Dream i wszystko, co państwo chcą i przyczyniają się do wielkości, do Stanów Zjednoczonych. Otóż burmistrz Chicago oświadczył, że this is a
Trump Free Zone, Chicago. I tutaj wy, dreamersi, możecie mieć taki dream, jaki sobie chcecie, bo ten wasz dream, tam wasz sen tylko nas wszystkich wzbogaci. W związku z czym to jest ten drugi sektor, nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim autonomię. Nie przypadkiem samorządy w Polsce są przedmiotem wściekłego ataku obecnego rządu, bo to jest jeszcze jedna z tych przeszkód właśnie, że miasto Gdańsk może też któregoś dnia powiedzieć, że jesteśmy Kaczyński Free Zone i oni nie będą mogli z tym nic zrobić w świetle obowiązującego prawa, ale tutaj zależy wszystko od nas, czy będziemy potrafili te nasze samorządy obronić. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, proszę Państwa, wymiar sprawiedliwości w każdej epoce historycznej na dobrą sprawę był kobietą lekkich obyczajów. Za czasów socjalizmu realnego, który wspominamy w Niesławie, była dowolna ilość prokuratorów, sędziów, którzy skazywali według wskazówek partyjnych. To się poprawiło Państwa zdaniem? Poprawiło się, tak, znacznie się poprawiło w okresie demokracji, ale nie poprawiło się do końca. To, co teraz się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, też pozwala przypuszczać, że to, że wychodziliśmy na ulicę bronić naszych sądów, może było trochę na wyraz, być może na wyrost, być może nie wszystkie sądy, nie wszyscy sędziowie i nie wszyscy prokuratorzy zasługiwali na naszą solidarność, bo w dalszym ciągu widzimy, że to naprawdę jest pewna patologia, że jakimś dziwnym trafem, ale wymiar sprawiedliwości zawsze chce wejść w stosunek miłosny z władzą, jakakolwiek ona by była, i jakoś im się to udaje i jakoś jest podatna na sugestie władzy. Mówiło się dawniej. To ty mówisz jak PiS teraz, Jacek. Jak sędzia, no co ja ci poradzę, no a ty przed chwilą do tej pory mówiłaś, to niech im nie wolno będzie w którymś momencie. Wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownego przejrzenia, ale właśnie pod kątem tego, że wymiar sprawiedliwości ma służyć demokracji, ma być całkowicie niezależny, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie jest całkowicie niezależny, ale dalej potrafi powiedzieć prezydentowi Trumpowi, gdzie się zgina dziób pingwina. Może pokazać mu to bardzo dokładnie. I chciałbym, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej był równie niezależny, jak mimo wszystko jest w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, niestety czas jest cichym zabójcą każdej dyskusji. Umówmy się, że mamy czas jeszcze na dwa pytania. Bardzo proszę pan i potem pani, bo tak się umówiliśmy. Najpierw pan, potem pani. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dziękuję. Przede wszystkim chciałem podziękować na wstępie miastu Gdańsk i Europejskiemu Centrum Solidarności za zorganizowanie tego tygodnia. Moje pytanie do Państwa komentatorów, ponieważ reprezentujecie media. Takie podobne pytanie padło wczoraj, natomiast pod sam koniec debaty i nie zdążyliśmy o tym porozmawiać dłużej. Niedawno Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziło takie badanie wśród młodych ludzi. Tutaj mamy na myśli gimnazja i licea w mniejszych i większych miejscowościach. Na temat źródeł pozyskiwania informacji i oceny ich wiarygodności. Ja chciałem zapytać, w jaki sposób, z tych badań wynika, że wśród młodych osób pierwsze dwa miejsca, jeżeli chodzi o źródła informacji, to są kanały na YouTubie pana Maxa, tak, i pana Stonogi. I oceniają wszyscy prawie respondenci, bardzo, bardzo duża część uważa, że są to bardzo wiarygodne źródła i w ogóle ich nie kwestionują. Ja chciałem spytać, jaka jest rola mediów tutaj i jak media mogłyby walczyć o swoją wiarygodność i przede wszystkim jak dotrzeć do rodziców i do tych młodych ludzi i ich edukować, co to znaczy wiarygodność informacji i jak je sprawdzać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za bardzo konkretne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja rozmawiałam z młodzieżą w szkołach na ten temat. Oczywiście, jeżeli Stonoga i Max Kolonko są głównym źródłem, no to jest swego rodzaju tragedia, choć tak gwoli dygresji powiem, że Stonogi bardzo Prawo i Sprawiedliwość się obawia. Obawia się właśnie takich podskórnych informacji puszczanych, bo one są bardzo dla PiS-u niekorzystne, chociaż one się nie przedostają do mainstreamu. Natomiast to jest oczywiście wiadomość
zła. Ja mam nadzieję, że te badania są jednak dosyć przesadzone. Kiedy ja rozmawiam z młodymi ludźmi, to ich głównym źródłem jest jednak internet, ale szeroko pojęty, to znaczy przede wszystkim Facebook czy też inne media społecznościowe, gdzie oni po prostu zaznaczają to, co ich interesuje i stamtąd zazwyczaj czerpią informacje. Ja nie potrafię powiedzieć niczego innego ponad to, że to jest olbrzymia rola nauczycieli i dyskusji z uczniami na różnych, przy różnych okazjach i to, co powiedziałam, nauki młodych ludzi krytycznego odbioru mediów i takiej świadomości, że media są pluralistyczne, że mają swoje profile ideowe, że mają swoje spojrzenia i swoją wrażliwość i że warto poznawać treści z różnych mediów, żeby wyrobić sobie samemu zdanie. Bez tego, bez nauki krytycznego spojrzenia na media i bez czerpania informacji z wielu źródeł i bez świadomości, że media są tak szybkie, że potrafią podawać jakąś informację, ale ona jednak z biegiem czasu jest zweryfikowana i po 5 dniach może wyglądać zupełnie inaczej, niż nam się to wydawało w pierwszej chwili, kiedy te informacje odbieraliśmy. Bez uświadomienia młodym ludziom tych spraw, na pewno kwestia takiej obywatelskości i rozumienia debaty publicznej będzie olbrzymim problemem. Wydaje mi się, że Dominika za późno by chciała edukować młodych ludzi. Szkoła nie nauczy tego. Moim zdaniem jedyną instytucją, która może dzieci wychować do takiego obywatelskiego myślenia i krytycznego, jest niestety rodzina. Znaczy to się zaczyna w rodzinie. Jeśli rodzice, i to jest moje doświadczenie z młodymi ludźmi, jeśli w rodzinie jest rozmowa o tym, co się dzieje w Polsce, jeśli jest krytyczne oglądanie wiadomości, jeśli jest rozmowa o manipulacjach, jakie się dzieją w wiadomościach, jeśli jest czytanie gazet, Gazety Wyborczej, Newsweeka, te dzieciaki wiedzą i mogą specjalnie, no właściwie my zostaliśmy na placu boju o tę niepisowską Polskę, to te dzieciaki wiedzą. One mogą nie chodzić na demonstracje, ale one mniej więcej wiedzą, co się w tej chwili dzieje w Polsce. Szkoła nie wychowa, nie zostawiajmy tego szkole i nie liczmy na to. Można chodzić do szkoły przy Bednarskiej, to jest taka szkoła, w której jest parlament, sąd i jest rząd uczniowski i wychodzą stamtąd dzieci, które są przekonane, że to PiS ma rację. Także naprawdę nie zostawiajmy szkole i nie zrzucajmy obowiązków wychowawczych na szkołę. Dziadkowie, rodzice, to oni wychowują. Proszę Państwa, informacja, wymiana informacji, to jest dobro narodowe. To jest to, co świadczy o tym, czy jakaś społeczność będzie narodem, czy nie będzie narodem. Czy jakaś społeczność będzie narodem światłym i wykształconym, czy będzie ciemnym, konserwatywnym zadupiem dane państwo. Proszę mi wybaczyć te brutalne słowa, ale to jest jedno z podstawowych dóbr narodowych. Informacja, która jest podawana za pomocą mediów. Co za tym idzie? We wszystkich krajach starej piętnastki, co do jednego, istnieją systemy wspomagania, finansowania publicznego mediów, które serwują publiczności wiadomości społecznie użyteczne. Czy to jest zwracanie za papier, czy to jest płacenie za właśnie, nie wiem, reportaże, artykuły użyteczności społecznej, za to się płaci, ponieważ to jest wartość dla całego społeczeństwa. Równie wielka jak autostrady, równie wielka jak szpitale, równie wielka jak szkoły. W Polsce, mimo nawoływania światłych dziennikarzy do kolejnych premierów, do kolejnych ministrów, ludzie, jeżeli odpuścicie, jeżeli nie zmienicie prawa prasowego w naszym kraju, to stanie się to, co się już stało. To stanie się kompletna anarchia, nierozróżnianie prawdy od fałszu. To się właśnie, to stoi u podstaw zwycięstwa i sukcesu PiS-u. Nierozróżnianie prawdy od fałszu. To jest nasz obowiązek. Uważam, że jest wystarczająco dużo zawodowców w naszym kraju, świetnych profesjonalistów od dziennikarstwa, którzy mogą tę społecznie użyteczną rolę spełniać. Ale my, proszę Państwa, na przykład telewizja ma co do minuty, co do sekundy wyniki oglądalności. My doskonale wiemy, co się Państwu podoba, a co się Państwu nie podoba. Jakimś dziwnym trafem Państwo pozostawiają kanał zawsze wtedy otwarty, kiedy u nas w telewizji jest jakiś imbecyl. To Państwa pociąga, Państwo to lubią.
dyżurny idiota jest najbardziej pożądaną postacią w telewizji informacyjnej. W związku z tym my ich zapraszamy, bo wy tego chcecie. Nie dlatego, że oni się podobają, czy że my nie wiemy, że to jest kretyn. Ja się nie zapytam o... Widzą państwo, na tym to polega, ale jak mówię, myśmy mówili, ludzie w każdym kraju cywilizowanym, informacja jest traktowana w sposób poważny i należyty, bo to jest dobro społeczne. To jest cement społeczeństwa, to jest coś, co potrafi społeczeństwo albo rozsadzić, jeśli to będzie zła informacja, albo scementować, jeśli to będzie dobra informacja. Wszystkie kolejne rządy, wszystkie kolejne parlamenty miały to w nosie i efekt jest taki, jaki mamy. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że pani tak długo czekała. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. No nareszcie. Zacznę od tego, że mam 26 lat, jestem przedstawicielem tak zwanej pokolenia milenialsów. Nie lubię tego określenia, no ale tak zostaliśmy ochrzczeni. Niestety już tak do nas przylgnęło. Z tego co widzę, jest nas bardzo, bardzo mało na tej widowni. Jestem pracownikiem korporacji, jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem też wieloletnią działaczką polityczno-społeczną. Co? Z tego co widzę, niestety, ale bardzo mało ludzi w moim wieku, nie mówię o tym, proszę też nas nie wrzucać do jednego wora z maturzystami, z gimnazjalistami. Bardzo mało ludzi w moim wieku, 20-30-latków, jest zainteresowanych polityką w takim stopniu jak ja, bądź nawet w mniejszym, nie chodzą na wybory. Proszę mi powiedzieć, jaka może być według państwa diagnoza takiego stanu rzeczy? Odpowiadając trochę sobie żartobliwie na to pytanie, patrząc na to, jak się musiałam nagimnastykować, żeby dostać mikrofon, to chyba dlatego, że nikt nie chce nas słuchać. I proszę mi jeszcze odpowiedzieć na drugie pytanie. Jak w takim razie widzą państwo przyszłość demokracji w naszym wykonaniu? Nie ukrywam, że nie mamy się czym chwalić, więc co to będzie za 20-30 lat? Ja myślę, że na pierwsze pytanie to pani nam powinna odpowiedzieć. Powiem szczerze, bo my się nie zastanawiamy, mam pojęcia. Ja pamiętam, kiedy były pierwsze marsze KOD-u i ostatnie też cały czas się zastanawialiśmy, gdzie jest młodzież i dlaczego nie chodzi na te marsze, co im się nie podoba w tej demokracji, co im się nie podoba w naszym sposobie demonstrowania. Nie mamy odpowiedzi. A potem nagle w lipcu się okazało, że jak Akcja Demokracja zorganizowała światełka pod Sądem Najwyższym, to młodzi wylegli na ulicę i poszli. Może to jest jakaś odpowiedź, może to jest inny styl. A drugie pytanie, ja mam zupełnie inną perspektywę, ponieważ mam dużo kontaktów z ludźmi z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, z Dziewuch. Tam jest mnóstwo młodych dziewczyn i nie tylko, i kobiet. I kiedy spędzaliśmy noce i właściwie cały tydzień lipcowy pod Sejmem, tam było mnóstwo młodych ludzi, więc może nie jest z wami tak źle, może potrzebujecie dojrzeć dopiero łapę wyciągniętą na Sąd Najwyższy i wtedy was rusza. Może wam się podobają te światełka organizowane przez równie jakby młodych ludzi. Albo czarny protest. Albo czarny protest, na którym pamiętam, że pierwsze osoby, które spotkałam, to byli koledzy mojej córki 22-letniej, którzy nigdy wcześniej nie chodzili na demonstrację, na pewno nie na demonstrację KOD-u. Więc ja myślę, że być może chodzi o formę, być może chodzi o wreszcie dostrzeżenie dramatyzmu sytuacji i tej wolności, którą próbują nam odebrać, bo przecież ten czarny protest był o wolności, o próbie zabrania wolności nie tylko kobietom, ale także ich chłopakom, ojcom, braciom, prawda? To są ich wspólne sprawy. Ale ja myślę, że to pani powinna szukać tej odpowiedzi i nam odpowiadać. My do końca nie wiemy, a chcemy wiedzieć bardzo. My chcemy was z nami. Myśmy o tym rozmawiali przed spotkaniem. I ja zapytałam moją córkę, dlaczego jej zdaniem tak się dzieje. Ona mi odpowiedziała, że istnieje gigantyczna różnica między moim pokoleniem a jej, ponieważ ja pamiętam PRL z młodości, z dzieciństwa. Ona zastała demokrację i uważa, że to jest tak ugruntowany porządek, że nic nie jest w stanie temu zagrozić. Ona sobie nie wyobraża funkcjonowania w innych warunkach, w innym ustroju, dlatego że jest tak pewna, że nie może się nic zmienić, bo jest dobrze jak jest, że nie widzi żadnego zagrożenia. Natomiast moje pokolenie widzi, ponieważ pamięta inne czasy i to jest w pewnym sensie podświadomości. Druga sprawa jest taka, że myśmy urządzili kiedyś taką debatę pokoleniową. Ja mam dość dużą rodzinę,
mam dużo rodzeństwa i mam dużo siostrzeńców i siostrzenic w pani wieku i starszych, około 30. I z tej debaty jednak cały czas przewijało się jedno, o czym już troszeczkę wspominałam, o czym zresztą powiedziała Renata, mówiąc o odbiorze mediów. W dużej mierze nasze przyzwyczajenia i naszą obywatelskość jednak wynosimy w domu i dobrze, że Renata to podkreśliła, że szkoła tutaj nie zadziała. Ten przykład, że rodzice chodzili na wybory w demokratycznym państwie, działa tak. Moja siostrzenica powiedziała mi tak, wiesz, ta polityka to mnie nudzi. Ja mam zupełnie inne aspiracje niż ten kot. Ja myślę o czymś innym. No ale z tego powodu, że zawsze chodziliśmy na wybory, no to ja idę na wybory. Także to jest ten rodzaj takiego obywatelskiego etosu i zaangażowania w życie publiczne, które w niektórych rodzinach jest, w niektórych nie. I to ma głębokie korzenie takie historyczne, tak, patrząc na socjologiczną strukturę naszego społeczeństwa. Jest ileś tam na to odpowiedzi, ale jednak środowisko odgrywa potężną rolę. I jeszcze jedna rzecz, tak jak Renata powiedziała, są tematy, które młodych mobilizują, poruszają ich wyobraźnię i wtedy ruszają do ataku, kiedy widzą, że jest zagrożone coś, co rzeczywiście ich interesuje. Póki co sądy, Trybunał Konstytucyjny, w moim odczuciu dla nich jest to sprawa niezwykle abstrakcyjna. Panie Jasku, jeszcze? Tak, tak. Na pierwsze pytanie mi odpowiedział tak. Kiedy ja byłem w pani wieku, moi rodzice rozmawiali o swoich przeżyciach z czasów wojny. Mnie to cholernie denerwowało, bo w jakim stopniu to mnie dotyczyło? Zupełnie. Nie znałem tych okoliczności, nie znałem tych warunków. W związku z tym no, to była taka rozmowa o jakiejś kompletnej abstrakcji. I myślę, że kiedy my, starzy, brzydcy i nieestetyczni, rozmawiamy na tematy związane ale mówimy z o tej części, panie Jasku, naszego panelu tutaj. Oczywiście. Rozmawiamy na tematy polityczne, to musi was to dokładnie tak samo denerwować, jak wtedy, kiedy myśmy słuchali naszych rodziców opowiadających o wojnie. Odpowiedź na drugie pytanie jest taka, jesteśmy spokojni. Jesteśmy spokojni z dwóch powodów. Raz, że jesteście fajni i wykształceni i liznęliście świata. I to polizanie bardzo wam zasmakowało. I kto wam ten świat będzie chciał odebrać, to będziecie go bronili rękami i nogami i pazurami. A druga przyczyna jest taka, że zmieniają się, proszę państwa, gadżety. Te rzeczy, które trzymamy w ręku i te, którymi się bawimy, czy te, które posługujemy, by produkować dobra. Ale ludzie się nie zmieniają. A co za tym idzie? Wszystkie pokolenia mają swoją dynamikę oburzająco banalną, oburzająco powtarzalną. W związku z czym wy któregoś dnia wasze syzyfowe prace też odbędziecie, wy któregoś dnia też się przebudzicie dla społeczeństwa. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Naprawdę ostatnie pytanie, bo pan się bardzo długo zgłaszał. Bardzo proszę. Miałem podobno już nie mówić, ale okazuje się, że otrzymałem... To w formie przeprosin również dla pani, bo pan też się tak bardzo długo zgłaszał. Króciuteńko. Wydaje mi się, że o pieniądzach trochę tutaj było mowy, ale nie było mowy o tych pieniądzach, które rządzą światem. Proszę państwa, niesprawiedliwość została zauważona przez społeczeństwo. Jeśli niewiele osób w Stanach Zjednoczonych dysponuje 90% kapitału, który tam jest, w naszym kraju ksiądz Rydzyk jest na czele listy oczywiście najbogatszych ludzi w Polsce. Rządzić może tylko ten, kto ma duże pieniądze. Proszę zauważyć, że czwarta władza przestała właściwie funkcjonować u nas. Dlaczego? No dlatego, że jest w rękach kapitału. Dlatego, że musi się ubiegać o reklamy, które się wtłacza im i dostaną ci, o, z państwa dostaną ci reklamy, którzy będą popierać linię państwową. I to reklamy oczywiście zyskowne. Proszę zauważyć, jak państwo również opłaca swoich pracowników. Przeczytałem, że gdzieś pani, która wiadomości ma w TVP, ma 40 tysięcy złotych miesięcznie. Gdy to dotrze do narodu, że ta władza nowa, która mówiła, że będzie sprawiedliwa, że będzie właśnie prawo i sprawiedliwość, tak rozdaje swoim ludziom, prawda, pieniądze, że jedni mają, a drudzy oczywiście w dalszym ciągu nie mają, to się pojawi rewolucja. Może większa niż ta w 80 roku. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w 80 roku 10 milionów Polaków było w Solidarności. Te place tutaj, pamiętam dokładnie, wypełnione ludźmi, którzy walczyli. O co wtedy walczyliśmy? A dzisiaj nie mamy jeszcze chęci, żeby zawalczyć? Byłem ostatnio na pochodzie KOD-u.
Widziałem, jak się te szeregi wzmacniały. Pluli na nas oczywiście z chodników. Ale nie obawiajmy się tych, którzy plują, bo oni zrozumieją tylko troszeczkę później. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Nie było pytania, ale bardzo dziękujemy, bo to dobra puenta naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję moim gościom, dziękuję Państwu za przybycie. Proszę Państwa, gorąco polecam jutro poranek w Toku, bo z tego co wiem, Dominika, Ty prowadzisz tę audycję. Tak, zapraszamy razem z Renatą na poranek Radia Tok FM od godziny 7. A jak tak już mówimy, zapraszamy do lektury oczywiście Newsweeka, do oglądania TVN Biznes i Świat. Gorąco polecam Gazetę Wyborczą i relacje z tej debaty w Gazecie Wyborczej. Również szczególnie gorąco polecam, proszę Państwa, półroczne bezpłatne prenumeraty wyborczej.pl, bo Wyborcza to nie tylko papier, które będą rozdawane przy wyjściu. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam też na kolejne wydarzenia z okazji drugiego Gdańskiego Tygodnia Demokracji. Dziękujemy bardzo. TVN Biznes i Świat, nie ma dyżurnego idioty nigdy.